Rozmawialiśmy o tym, o kawie, że nigdy kawy nie piłeś. I pytasz, czy kogoś takiego znam. Przez bardzo długi czas kimś takim byłem ja. Bardzo późno zacząłem pić kawę. A w sumie nawet... Co, lepiej późno niż wcale? Nie, wiesz co, nawet nie wiem, ponieważ byłem pouzależniony od różnych zastrzyków dopaminy i wszystkie je powoli prawie wykluczyłem, to jest taki mój ostatni doraźny zastrzyk dopaminy. Taki, wiesz, że tą kawę wpiję. Nie wiem, czy ja lubię nawet, czy jej nie lubię. Może taki trochę, a może nie w ogóle. Ja też piję kawę. Zapach jest ładny. Na samym początku w ogóle mi nie smakowała kawa. No bo tak podobno jest jak z papierosami chyba, że jest z alkoholem, że na początku nie smakują. Znaczy alkohol nigdy mi nie smakował do dzisiaj. Jedynie używam go dlatego, żeby się rozweselić. I do niczego innego nie wiem, do czego to w ogóle służy. Okropne. No niektóre się podniecają tym smakiem, jakieś winnice zakładają. Nie, mi się wydaje, że nawmawiali, że to jest fajne i że... Jeżeli tak poszli. Jak kiedyś mi się wydawało, że się znam na alkoholu, ale potem zmieniłem zdanie. Pomyliłem piwo alkoholowe z bezalkoholowym. Więc... Tak? Tak, uznałem, jeszcze udawałem, że jesteś najebany. Nie, tak, aż tak powiem. Miałem wtedy, nie wiem, z 15 lat, może 16. Aha, okej. Okay. A pamiętasz, kiedy pierwszy raz się upiłeś? No, właśnie tego nie pamiętam. Okej. Okay. Znaczy, dużej części tego nie pamiętam. Ale tak, ja jakoś zdarzyło mi się w młodym wieku to kompletnie podbić. Nie wiem, czy to jest historia, którą należy zapowiadać, ale... Należy, właśnie, moim zdaniem. Znaczy, tam są szczegóły dosyć drastyczne. Różne. Bardzo dobrze, byłem jeszcze w lepiej. Obcym miejscu... To było w czasie, kiedy byłeś psychopatą, więc już jestem... nadstawiam uszu. Nie wiem, za 13 lat może. Aha, od 15 roku byłeś psychopatą, słyszałem, więc to było przed... okres przed psychopatstwa. Nie, to ja byłem psychopatą, tylko nastawionym na inną działalność trochę. Ja wtedy się zajmowałem... Siedziałem w tych grupach krakerskich. Demoscenowych na Amidze, coś tam wkodowałem w assemblerze, coś tam komponowałem muzykę i jeździłem po świecie i z tą muzyką i w różnych konkursach startowałem i wygrywałem nawet. To było moje pierwsze w ogóle zarabianie pieniędzy, więc niezłą kasę skosiłem na tych konkursach muzyki komputerowej. To ile się na takim czymś zarabiało? Kurde, nie przypomnę sobie, to było 30 lat temu, ale wiem, że chyba pierwszy komputer swój kupiłem, znaczy pierwszego laptopa kupiłem, jeszcze to była taka wielka cegła za tą kasę. No. Za tą albo nie, to nie, laptopa kupiłem jak napisałem maturę za całą szkołę kiedyś i mi zapłacili za to. Okej. Okay. No dobra, byliśmy tak, jeszcze przy tym upodleniu się, coś chociaż uchyl rąbka tajemnicy, rąbka. Znaczy, powiem tak, że obudziłem się bez ubrania w obcym okay. miejscu i chyba więcej nie będę mówił. No dobra, a wyobraź sobie, że mój kolega niedawno to zrobił, obudził się u sąsiadów na Golasa. Ja byłem w obcym mieście, nie wiedziałem, co się dzieje. Zresztą później impreza była kontynuowana jeszcze przez parę dni i w którymś momencie policja gdzieś padła do jakiegoś mieszkania, które żeśmy wynajęli w jakimś domku nad jeziorem. To była elita z podziemnej sceny krakerskiej, koderzy i tak dalej. No i w każdym razie ja byłem w takim stanie, że nie byłem w stanie. Byłem w takim stanie, że nie byłem w stanie napić się wody, bo za mnie się wszystko wylewało, w związku z tym byłem trzeźwy jak świnia, ale. Czy nie przyjmowałeś, nie tylko byłem, oddawałeś? Tak, byłem tak, wszystko oddawałem światu, co miałem. Mhm. No i co? I wpada policja nasz w którymś momencie z jakimś takim bardzo efektownym stylu. Chwilę wcześniej zresztą jeszcze, żeby. Ponieważ tam było dużo nieletnich osób, to trzeba było ukryć jakiekolwiek ślady alkoholu. Jak wiedzieliśmy, że zaraz wpadnie policja, to tam kolega zaczął czyścić stół z tego alkoholu, wyrzucać za okno. Czy powinienem o tym mówić? Tak, właśnie powinieneś. I dobrze, że się nie skapnęli, że macie bombę atomową z zapalnikiem, którego rozruch jest nieprzewidywalny. W każdym razie uznałem, że szybsza metoda będzie taka krzyżacka, trzeba złapać obrus za cztery rogi i wywalić za okno i tak to się skończyło. Wpadła policja, spojrzeli na mnie, powiedzieli, że jestem kompletnie pijany, żebym dmuchać w alkomat i okazało się, że jest zero. Bo jak już powiedziałem, nie byłem w stanie nic przez kolejne dwa dni jeszcze.
Trzeba mi powiedzieć, że to jest szkółka. I to mnie uratowało, dlatego że... Proszę? Trzeba było powiedzieć, że to jest szkółka aktorska i że wy wszyscy udajecie pijanych. Znaczy w tym wieku, no, alkomat nie kłamie, ale wylądowałbym pewnie nie tyle ja gdzieś tam w jakimś podejrzanym miejscu, bo to mi nie przeszkadzało, tylko że mnie rodzice musieliby zgarniać przez pół Polski po mnie przyjeżdżać, bo w wieku 13 lat to nie puścili mnie chyba wolno. Więc to była moja obawa główna. Także różne tego typu rzeczy się działy w tym wieku właśnie, trochę szalałem. Raz kiedyś... Nie będę o tym mówił. No powiedz, no powiedz. Nie mogę. Okay. Nie, bo obrażę uczucia religijne, więc... No to jest w ogóle moim zdaniem, to jest w ogóle najokropniejsze, najbardziej wstrętne prawo i ktoś kiedyś świetnie na nie zareagował, powiedział, a co z obrazą zdrowego rozsądku? Co z tym? Czemu wy macie prawo obrażać zdrowy rozsądek? Obraza zdrowego rozsądku nikogo nie obraża w tym kraju. Także. W ogóle no, mało gdzie. No właśnie, no to problem wielki, bo chyba lepiej mieć zdrowy rozsądek niż chory rozsądek. Zresztą wydaje mi się, że tu akurat mówię do poplecznika. Ja wiesz, trzymam osobioma stopami, także. Okej. Okay, czasem rozumiem. Zdrowy rozsądek jest twoim wrogiem. Okej, okay, czyli dobrze, no trzymasz różne fronty inteligentnie bardzo. Grasz na różnych liniach, zawierasz różne pakty. Proszę Państwa, mamy dzisiaj specjalnego gościa, Andrzej Dragan, cześć. Jejku, kto to jest? To jest muzyk, to jest fan mrówek, to jest człowiek, który młodość spędził jeżdżąc autostopem i nie bojąc się wyzwań, poznając ludzi, wsiadając do Rolls-Royce'ów i do bandytów i w ogóle i jeszcze, a przy okazji jest fizykiem w ogóle kwantowym, no bo przecież jakim by mógł być, przecież nie klasycznym. Czy jesteś jakimś, nie wiem, człowiekiem idealnym? Nie, niekoniecznie. Nie? To, co powiedzieliśmy przed chwilą, chyba wskazuje na to, że raczej... No właśnie nie, to jest... Ja to uważam, że to jest kolejna świetna rzecz. W odpowiednim, młodym wieku się wyszalałeś. Tak, jak powinno to wyglądać. Teraz już zajmujesz się poważnymi sprawami dla poważnych ludzi. Do odpowiedniego wieku dopasowujesz taktykę do sytuacji. Tak robią właśnie mądrzy ludzie. Wiesz co, nie wiem, czy ja się bardzo dopasowuję do sytuacji we właściwy sposób, raczej staram się trochę na przekór działać, więc to się różnie kończy z tą odpowiedniością. Natomiast przypomniałeś mi jeszcze tą historię właśnie z... Jedziemy twoim bardzo eleganckim samochodem, mi się zdarzało też rzeczywiście Rolls-Royce'ami jeździć, stopem. Słyszałem. Ale też mi się zdarzało jeździć ze złodziejami samochodów, kradzionymi samochodami, w taką kawalkadę kiedyś wsiadłem. No gość się zatrzymał, dlatego że ja się w ogóle dziwiłem. Później, co ten gość w ogóle wyrabia, ale sytuacja była taka, że wsiadłem w stopa, gość mnie zapytał, co robię, powiedziałem, że jestem studentem, powiedział, że nienawidzi studentów. No to dobry początek rozmowy, zaczęliśmy sobie gaworzyć i on mówi, że a ja w takim razie ci powiem, co ja robię, ja kradnę samochody. Jedziemy kradzionym samochodem, patrzyłem na gościa, nie wiedziałem, czy cyberbija ja, czy nie. Ale okazało się, że chwilę później jakiś inny samochód nas wyprzedza, jakieś mu sygnały dziwne wysyła. Mówi, no to jest mój kolega, też jedzie z nami, też kradzionym samochodem. Tak w cztery samochody jedziemy. Uczestniczysz w kontrabandzie. Studenciku. Tak. Gdzieś kradną te samochody na zamówienia z Poznania, dowożą je do granicy wschodniej i takie dwa kursy w tygodniu robią. Wszystko mi opowiedział, skąd jest, jakie ma marzenia w ogóle, jak go znaleźć. Pytam się gościa w ogóle... Bywają otwarci. Tak, no to nie wiem, czy nie jeździłeś stopem, ale w stopie to jest podstawowa zasada, że to człowiek mówi o wszystkim, o całym swoim życiu. Ja to robię bez stopu. No, ale wiesz, to najczęściej działa wtedy, kiedy masz gwarancję, że nigdy więcej człowieka nie spotkasz już. Wtedy ludzie się bardzo otwierają. Raz mi się zdarzyło, że właśnie gość mi opowiadał bardzo ze szczegółami o swoim prywatnym życiu, po czym okazało się, że jedziemy dokładnie w to samo miejsce. Jak tylko się zorientował, że ma mnie wysadzić 300 metrów od swojego domu, to kompletnie się flow urwał. Generalnie go się wystraszył chyba. Ale ci naopowiadałem bajeczek, młody człowieku, co? No ale taki ze mnie żartowisz. Ale z tymi złodziejami było tak, że ja się gościa pytam, dlaczego mi to wszystko mówi? Przecież on, nie boi się tego wszystkiego? I gość tak na mnie spojrzał mi w oczy głęboko. A co ty możesz zrobić? Przecież ty pionek jesteś. No, zacząłem wiesz, analizować, no tak, no co ja mogę zrobić? Bo jestem Andrzej Dragan z przyszłości. Przeniosłem się, żeby zrobić ci takiego prank. It's a prank, bro! Ale zapytałem się, po co w ogóle mnie zabrał na tego stopa też. I gość mi pokazał taką dziurę po radiu. No. I mówi, no widzisz, ten właściciel wiosy radio, żeby mnie ukradli. I teraz sobie radiem jeździł.
Okej. Więc ja robiłem za radio w tym samochodzie. A ile on miał lat? 20 parę pewnie, w moim wieku. Ja byłem wtedy już 12-latkiem, także trochę starszy był. Czy to nie był jeszcze taki przyszły? Późny nastoletnie, tak, bo już byłem studentem. Tak. Ja wziąłem zaledwie chyba dwa razy w życiu ludzi na stopa. I raz byłem zawiedziony, bo byli to ludzie, para jakaś, ja też byłem z dziewczyną, jechaliśmy i tak sobie mówimy, a weźmy ich sobie, może sobie coś wymienimy, jakieś poglądy. Okazali oni się potwornie nudni, a nasz samochód spalił zauważalnie więcej paliwa. Nie wnieśli nic do tej przejażdżki. I mówię, o nie, takich rzeczy to już nie. A raz właśnie zrobiliśmy dokładnie to, co ty. Wzięliśmy sobie radio, mimo że mieliśmy radio, ale z kumplem wracaliśmy z Białorusi i w którymś momencie właśnie taki chłopak jakiś stał i my mówimy, słuchaj, weźmiemy ciebie, ale obiecujesz jedną rzecz, że cały czas do nas nawijesz i się starasz, a jak nie, to po prostu w ogóle nie wsiadaj, no nie? No i on mówi, dobrze, to ja tak będę robił. No i trzeba mu się przyznać, że się bardzo starał. Był dosyć nudny, no też był taki troszkę przestraszony w ogóle, ale starał się. Ja już, jak ktoś się stara, to jest dla mnie w miarę dużo. Zastanawiałem się jeszcze nad tym, co ty mówiłeś, a ty masz dalej kontakt z tymi hakerami całymi? Sporadycznie, bo teraz to są już takie postarzałe dziady. Ja też się taki robię powoli, ale mimo wszystko byłem od nich tam 5 lat młodszy. Natomiast zdarzają się jakieś takie sytuacje, że się spotykamy jeszcze. Raz mi się kiedyś, mieszkałem za granicą i wpadłem na chwilę do Polski, zrobiłem taką imprezę u siebie na 17 piętrze w mieszkaniu. Ściągnąłem do kawalerki, nie wiem, z 30-40 osób się nabiliśmy tam. Akurat było tak, że byłem w przerwie świątecznej w Polsce i się udało wszystkie ściągnąć, to jest dosyć trudne, tych przynajmniej z Polski. I włamaliście się dla jaj na Kreml, czy nie wiem, do Pentagonu, czy gdzieś tam. Nie, no to z takich numerów to wtedy, znaczy rzeczywiście tam jakieś bardzo nielegalne rzeczy się działy w tym środowisku. Ja trochę byłem jeszcze nie do końca świadomy, co się dzieje w ogóle i przynajmniej inaczej nie byłem świadomy konsekwencji tego, co się może wydarzyć, jak te rzeczy by wyszły na jaw, co tam się wyrabiało. Więc trochę zwalam na to, że miałem wtedy 13 lat i byłem głupi. Bardzo słusznie. Teraz jestem 30 lat starszy i też jestem głupi, tylko w inny sposób. Cholera, no to kto jest mądry w takim razie? Nie ma za dużo mądrych ludzi. Nie? A to wiesz co, dobra, to ja się miałem takie coś zapytać. Jak ty siebie plasujesz wśród mądrych ludzi? Jest jakiś, nie wiem, lista, jak najlepsi tenisiści, rakieta numer 3 na świecie, czy jakaś tam to jest jakaś klasyfikacja fizyków kwantowych? Wiesz, no są takie formalne klasyfikacje, są różne, to się tam liczy ludziom publikacje czy cytowania i takie rzeczy, ale to ja tam jakoś się specjalnie wyróżniam na tym tle. A w taki pies w 600 myślisz, że jesteś? Nie, na pewno nie. Tak? Nie, no coś, nie, na pewno nie. Natomiast ja też nie ciągnę w ogóle w stronę popularnych tematów. Ja się zajmuję bardzo niszowymi rzeczami, na których mało kto się zna i jak tylko się w czymś wyspecjalizuję, to się szukam sobie nowej dziedziny, żeby się zająć czymś innym, bo mi się szybko nudzą rzeczy. Okej. Okay. Ja trochę sobie skaczę z kwiatka na kwiatek i robię takie dosyć niekonwencjonalne sprawy i w związku z tym nie lecę trochę owczym pędem, które takie tendencje też są i nawet w fizyce, tak jak pewnie w muzyce też, gdziekolwiek indziej. No tak, no, we wszystkim sztuce szeroko pojętej. No dobrze, no ale to jeżeli ty właśnie poruszasz się po takich wąskich specjalizacjach, to właśnie można by było określić, że w czymś jesteś akurat super, bo też nie masz dużej konkurencji. Jestem, znaczy znam się dobrze na pewnych rzeczach, które są na tyle niszowe, że grupa ludzi, z którymi współpracuję, na przykład, czy którzy się zajmują tymi samymi rzeczami, to jest na tyle niewielka, że na przykład spotykamy się na konferencjach co pół roku w różnych dziwnych miejscach i to jest zabawne, że się raz widzimy, nie wiem, w Australii, raz w RPA, raz w Kanadzie. I za każdym razem to jest ta sama grupa ludzi,
tylko tło na fotografiach konferencyjnych się zmienia tak naprawdę, więc to jest branża na kilkaset osób maksymalnie. A zdarzyło ci jakaś kiedyś taka historia, że była taka historia o tych grupie matematyków z Lwowa, dobrze mówię, Polaków? Taka sławna grupa, co tam, przepraszam, na serwetkach, tu na stole pisali, a potem księgę dostali. Wszyscy naukowcy piszą na serwetkach, to oni, tylko ta historia się jest oczywiście znana, dostali tą książkę, żeby tak nie pisać, ale serwetki są dużo lepsze do pisania. No, są pod ręką po prostu, rozumiem, że o to chodzi, że jak coś pada do głowy, to się wali na czymkolwiek, co jest. No właśnie, a czy zdarzyło ci się coś takiego, bo tam była taka historia, że taka jedna z większych person, teraz zapomniałem... Że się ogień założył? Nie, że w ogóle trafił do tego grona i trafił na uniwersytet. Banach. No właśnie. W ten sposób, że stał gdzieś w parku i rozmawiał o jakichś całkach bardzo zaawansowanych i przechodził obok profesor ze szkoły i nagle usłyszał i patrz, co jest do cholery, to jest w ogóle jakiś temat, o którym gada, nie wiem, 5 czy 10 osób na świecie w ogóle, a tu mi w parku chłopy gadają jak przy piwku prawie, że. I czy tobie się zdarzyło coś takiego, że na przykład gdzieś na jakimś forum o czymś pisałeś, albo nie wiem, twój student, albo gdziekolwiek, albo może w parku przechodziłeś i ktoś cię nagle zagiął, że rzucił taki jakiś temat, ty powiedziesz, co jest cholera jasna, skąd w ogóle, nie znam tej osoby, no bo to wiadomo, że jak spotykasz tych ludzi, naukowców, to wy macie te swoje tematy, ale tak nagle ktoś jakby z nieba spadł. Znaczy zdarzyło mi się, że jechałem pociągiem na przykład i obudziła mnie dyskusja dwóch czy trzech fizyków, które okazało się, jechali ze mną w przedziale i mówili o jakimś eksperymencie, o którym przed chwilą myślałem. To było gdzieś w pociągu z Mediolanu do Florencji chyba, nie pamiętam. Aha. I gadali kompletne głupoty i ja słuchałem tylko i przysłuchiwałem. Ale no nie, to nie takich spektakularnych chyba rzeczy to się mi nie zdarzyło chyba doświadczyć. No bo to mimo wszystko, to jest trochę z tym, z Manachem. To ciekawa postać w ogóle, ciekawa historia, bo to nie tylko to, ale też on w ogóle miał gdzieś całą tytulaturę i ten cały formalizm, jakby są formalności związane z akademią. W ogóle doktoratu nie chciał robić i doktorat zrobi z zaskoczenia po prostu. No. Znam tą historię, opowiedz ją proszę, ona jest świetna. No, Banach nie chciał robić doktoratu, bo uważał, że to bez sensu, że nie będzie na to marnował czasu i słusznie. Po czym koledzy zrobili taki numer, że zaprosili komisję doktorską z Warszawy, której wcześniej wysłali jego pracę, na podstawie których twierdzili, że jest to wystarczający materiał, żeby się bronić. Komisja się oczywiście zgodziła, bo to było jakieś wybitne matematyczne osiągnięcia. Przyjechali do Warszawy, do Lwowa wówczas, tak? Nie wiem, czy nie pomyliłem Warszawy z Krakowem, ale... Mi się wydaje, że Warszawa to była. Historia była zgrubsza taka, że powiedzieli Banachowi, że przyszło paru matematyków z innego miasta, żeby zadać mu kilka pytań, bo chcieli, żeby im coś wytłumaczył. No to się zgodził, przyszła komisja, zadali mu parę pytań, on im wytłumaczył, o co pytali. I po tym spotkanie się skończyło informacją, że właśnie to była obrona doktorska i masz pan doktorat. It's a prank, bro. On się obraził na dwa tygodnie. Tego nie wiem. Nie chciałem frajerskiego doktoratu, mówiłem wam. Mieliśmy taki podobny przypadek matematykę na Wydziale Fizyki też. Gość, który miał tytuł magistra, prowadził wykłady. Do jego wykładów prowadzili ćwiczenia doktorzy albo profesorowie i mówili otwarcie, że to prawda, taka jest różnica, dysproporcja tytularna, ale to niczym nie świadczy. I też mieli rację oczywiście. Gość był rzeczywiście niezwykłą, ciekawą osobą i też nie zrobił doktoratu. No, mamy takie jakieś... potrzeby tego szufladkowania albo nazywania pewnych rzeczy, a czasami nie patrzymy właśnie na... Nie mamy takich potrzeb. Na Wydziale Fizyki nie ma, na tabliczkach przed pokojami, ja swój pokój nie mam tytułu naukowego przed nazwiskiem i nikt nie ma w Instytucie Fizyki Teoretycznej, bo to jest niepotrzebne tak naprawdę i to jest, bardzo mi się ta zasada podoba. To jest taka niepisana zasada i też fizycy sobie mogą na to pozwolić do pewnego stopnia, dlatego że tak wiadomo, co to potrafi. Osiągnięcia nie są uznaniowe, to znaczy wiadomo, kto jest w czym dobry i nie potrzeba do tego informacji, jaki ma tytuł, żeby upewnić go w tym, albo wszystkich dookoła.
w przeciwieństwie do nauk humanistycznych, gdzie często jest tak, że osiągnięcia są mimo wszystko uznaniowe o wiele bardziej, w wiele większym stopniu i nie trudno ocenić, jak czy dana praca rzeczywiście ma w dużą wartość, czy nie, no bo to patrzeć na cytowania od biedy. Natomiast no jest często tak, że dorobek naukowy, tak słyszałem, się liczy nie liczbą cytowań, tylko liczbą opublikowanych stron czasami w niektórych miejscach, co jest już... Dorobek naukowy? Tak, to jest... Naprawdę? Tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, ale tak słyszałem. Wiesz, mówiąc my, że lubimy tak nadawać te tytuły, bo myślałem po prostu o ludzkości generalnie i no jednak są takie potrzeby, że a to jest taki, a to jest śmaki, że stopniujemy. To jest fajna ta zasada, o której powiedziałeś, wydaje się logiczna. A wiesz co, to jestem ciekawy jednej rzeczy, jestem ciekawy, czy taka analogia występuje, czy nie. Jakie te sporty bardziej... lubisz w ogóle jakieś sporty? Może w ogóle nie lubisz, może gdzieś sporty? Nie. Do oglądania albo do uprawiania wszystkiego? Tak, ale to mi przyszło dosyć późno. Na snowboardzie jeżdżę bardzo dużo i śledzę dosyć mocno. Nawet do tego stopnia, że mam wręcz teraz nawet papiery, żeby zostać sędzią w zawodach snowboardowych. Boże, nie rób tam, to coś okropnego. Co jest okropne? Snowboard jest świetny. Snowboard jest doskonały. Gratuluję, stary. Ja też jeździłem na snowboardzie, bach. Ale mówię o tym ocenianiu. Bo wiesz co, jaką analogię sobie stworzyłem, ale ona upadła już właśnie. Ja ten kurs poszedłem nie po to, żeby stać sędzią, tylko żeby sobie pogadać o snowboardzie z ludźmi, którzy się na tym znają. To znaczy o trikach, o jakichś tam subtelnościach stylu. Freestyle uprawiasz. Ja bardziej na freeride teraz już w tym wieku, bo jeżdżę w jakichś dzikich miejscach. Teraz w Japonii, znowu osób w Japonii, więc jedziemy znowu do Japonii. No to słyszałem, że świetne jest Japonia. 11 osób, tak. W ile? No taką grupę zebrałem tam, paręnaście osób jedziemy. Fajnie, fajnie. Jedziemy na Hokkaido. Bo moja ta analogia, o którą chciałem się spytać, że w takim razie fizyka wśród nauk jest taką dziedziną jednak bardziej policzalną i właśnie byłem ciekawy, czy to się przekłada na sport, bo no, jak masz biegi, no to wiadomo, kto wygrał, no ten, kto pobiegł szybciej, czy o kawałek sekundy, czy o ile tam, ale... Podam Ci przykład. Napisaliśmy z kolegą moim, Arturem Eckertem, słynnym, jeśli chodzi o takich wysoko postawionych fizyków, to on jest wysoko w czołówce i pewnie przyszły noblista, taką pracę 2 lata temu na temat podstaw teorii kwantowej i teorii względności i pokazaliśmy, że z teorii względności rozszerzonej o obserwatorów poruszających się z prędkością większej niż prędkość światła da się wyprowadzić dużą część takich najbardziej frapujących postulatów teorii kwantowej. To zresztą tak swoją drogą to jest taka książka i to jest drugie wydanie kwantachizmu mojej książki, który... Do tego zaraz przejdziemy. Jest specjalnie napisany dodatkowy rozdział tylko na ten temat właśnie. To jest dlatego powstał drugi. To jest ten o Bogu, że tam nie rzuca kośćmi? Czy... Tak, czy dlatego diabeł gra w kości. Bo ja jeszcze nie skończyłem książki. Podejrzewam, że jest na końcu. To jest jestem w trakcie lektury. W drugiej połowie, tak. No w każdym razie napisaliśmy ten artykuł, który... mówiąc delikatnie, Einstein by się mógł przewracać w grobie, bo nie dość, że nie znosi mechaniki kwantowej, to jest, my twierdzimy, że to nie dość, że sprawdziła, to wynika z jego własnej teorii tak naprawdę. Tak. I okazuje się, że Einstein się nie przewraca w grobie, bo ma konto na Twitterze oficjalne z niebieską odznaką i nawet tweetował o tej pracy. Ale zabawna sytuacja jest taka, że praca ma po 2 latach ma, nie wiem, 15 cytowań, czyli tak nie najgorzej, ale raczej niewiele. Natomiast przeczytano ją 70 chyba tysięcy razy, jak nie wiem, ponad 70 tysięcy razy. Czyli to jest, rozumiem, bardzo dużo w takim temacie zaawansowanym. Spróbuj dostać 70 tysięcy lajków na fejsie. No. To nawet to jest trudne. A... Nie wiem, ale podejrzewam, że gdzieś w takich liczbach mogłem się poruszać kiedyś. No to jeśli chodzi o artykuły naukowe, to średnio, tak jak artykuł jest cytowany, nie wiem, 30 razy to jest już ponad przeciętnie, ale czytany jest, nie wiem, kilka tysięcy razy maksymalnie. Tak? To jest, no to rozumiem, to jest po prostu bestseller. Więc ludzie to czytają i nie wiedzą, jak to ugryźć za bardzo. I teraz no, pytanie, jak to ocenić. Pomysł jest rzeczywiście kompletnie szalony. Udało nam się w ogóle doprowadzić do tego, że ludzie się jakoś kompletnie nie pukają w głowę, jak przynajmniej nie wszyscy, jak o tym słyszą. Natomiast trudno jest przyporządkować tam jakieś jednoznaczne kryterium,
jak, wiesz, ile taka praca jest warta. Takie rzeczy się często okazują po długim czasie i tyle. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, że fizycy mają o tyle przyjemne życie, że nie muszą się bardzo starać, jakby stosować jakiekolwiek pozoranctwo, żeby przed innymi jakby usystematyzować swój porządek działania na przykład, no to, bo wiadomo, kto jest dobry, kto nie jest dobry i tyle. I nie ma za bardzo konfliktów, to są wśród fizyków atmosfera jest bardzo dobra, moim zdaniem, przynajmniej w porównaniu z innymi branżami. Nie ma takich bifów, jak na przykład w rapie są, albo jeżeli są, to są o wiele bardziej cywilizowane i delikatne. Tak, nie strzelacie do siebie ani... Nie strzelamy do siebie, wschód kontra zachód nie strzela, rzeczywiście nie ma takich akcji. No i generalnie to też jest trochę tak, że wszyscy gramy do jednej bramki tak naprawdę i to też trochę poprawia atmosferę w całej branży. Więc ja o wiele bardziej lubię przebywać wśród fizyków niż na przykład wśród artystów. Z takim szmaciarzem siedzieć. Ja nie mówię o pojedynczych egzemplarzach, tylko mówię o środowisku jako o całości, bo to wiesz, bo pojedyncze osoby to sobie lubisz tu i to ja wiesz, wśród bliskich znajomych mam mało fizyków, raczej mam ludzi z innych branż, z którymi tam się zadaję. Ale mówię o środowisku jako całości i o atmosferze, która panuje w tym środowisku. Ja sobie wyobrażam, jak wy sobie jedziecie z jakimiś ziomkami, fizykami, Cadillaciem i tu siedzi jakaś przeciwna ekipa fizyków w kapturach i tak, dobra, dawaj go, otwieracie ten i do nich Uzi napierdolić. I gazu. Pierdolić wasz uniwersytet jakiś tam, nie wiem, jaki jest uniwersytet konkurencyjny. W Polsce nie ma konkurencji. Nie ma, kurde, w Singapur to wiem, że lubi, ale nie wiem, jebać Harvard! Między Oxford i Cambridge jest jakaś rywalizacja, jak byłem w Oxfordzie. Fuck Cambridge, motherfucker! Only Oxford nigga is for life! Widzisz, to jak wygląda konkurencja między wydziałem fizyki Cambridge i Oxford? Jak byłem w Oxfordzie, to tam strasznie nudne miejsce w ogóle. Główna atrakcja to jest taka, żeby pływać taką łódką po kanałach. Specjalne łódki, takie długie czółna i stoisz z takim wielkim kijem z brodem i się odpychasz i tak sobie pływasz. To jest atrakcja na niedzielę. To trochę skrzyżówka, to miasto jest skrzyżówką takiego domu wariatów i domu starców. To tak wygląda. Tak? Tak miałem wrażenie. No też ja tam spędzałem miesiące letnie, kiedy nie było studentów za dużo, więc to też tak wyglądało trochę inaczej. Natomiast pamiętam taką informację, która była umieszczona w wypożyczalni tych łódek, że każdy człowiek, taka kartka wisiała, każdy rezydent Oxfordu dobrze wie, że stojąc na łódce i używając tego brodu, którym się odpychasz, należy stać na oksfordzkim końcu łódki. A jaki jest oksfordzki? No właśnie okazuje się, że są dwie strategie. Jedno to jest stać z przodu i odpychać się czółnem, tym brodem z przodu, a druga to jest stać z tyłu i się odpychać z tyłu. Ja bym zakładał, że lepiej z tyłu. I najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to stać nie na tym końcu, co trzeba, bo wtedy jesteś, tak robią ludzie z Cambridge. Takie są bify. Nie strzela się z karabinów, tylko się... Tam jest bardzo wyrafinowany sposób pokazywania komuś, że jesteś lepszy. Nie rozumiem. Na przykład to śmieszne, bo ta struktura hierarchiczna tam jest taka, że są stołówki osobno dla każdej grupy społecznej. To znaczy jest osobna grupa dla faculty members, czyli dla ludzi, którzy są z profesorami i tam członkami tej kapituły naukowej, tak powiem, akademickiej. Osobna jest stołówka dla doktorantów, a dla zwykłych studentów to jest automat ze stickersami. Z grubsza rzecz biorąc. Jak w pierdu jakimś z frajerem się przy jednym stole nie siedzi. No trochę tak to jest. Więc wiesz, to są takie zabawne rzeczy, że jak jesteś profesorem, to dodaję ci dodatkową serwetkę do obiadu. Ale widzisz, dbają subtelnie o wywyższanie się. Chociaż to też, to jest, i to jest widoczne, nie dla, to ciekawe, to jest widoczne w tych wszystkich innych, że tak powiem, specjalnościach, nie wśród fizyków, bo... Może później się poszło. Wśród fizyków czegoś tego nie ma, te takie oficjalne obiady, kolacje, gdzie właśnie ta dodatkowa serwetka dla profesorów, to jest też trochę wymysł, czyli... jakaś spuścizna
funkcjonująca wśród humanistów, którzy potrzebują tego typu sygnałów formalnych, kto jest, kto, jaki jest porządek działania i tak dalej. No dlatego właśnie ja się, ale to o początku ten, czekaj, to ja u ciebie to słyszałem? O tych świniach? Ja o świniach często mówię, także mogłeś... O świniach, co dziobały? Tam mała świnka była i duża świnka? Tak, to no. W klatce Skinnera są tak, takie eksperymenty. Tak, mi się to podobało. Ale te świnki tam jeszcze, oprócz tego porządku dziobania, to sobie jakoś tam wypracowały chyba jakiś w miarę, a jako taki status quo, czy z tego to wynikało? Mówisz o eksperymencie ze świniami, o którym też piszę zresztą w książce, w którym... do klatki Skinnera tak zwanej, czy takiej klatki, w której jest przycisk, który jak się wciśnie ryjem, to dostajesz żarcie, które ci wpada i w związku z tym, jak chcesz jesteś głodny, to wciskasz ryjem guziki i spada. Wpuszczono nie jedną świnię, tylko dwie. Tak. Jedną dużą, drugą małą. I okazało się, że tak mała wciskała ryjem przycisk, a na drugiej końcu było jedzenie, to ta gruba, duża świnia żarła to jedzenie i nie dopuszczała w ogóle małej. W związku z tym mała sobie wciskała guzik, a była dalej głodna, więc bardzo szybko się zorientowała, że to bez sensu. I wzięła dużą świnię na przeczekanie. Wzięła dokładnie tak. Usadowiła się w okolicy tego dystrybutora z jedzeniem. I to ta duża świnia musiała latać, wciskać guzik. I jak wcisnęła, to jeszcze zdążyła przybiec, jakieś resztki wyżreć z tego, co mała nie zjadła. Więc taka ciekawa dynamika się ustawiła, że... Duża świnia pracowała na małą, ale krótko. Więc takie bardzo nierównowagowe rozwiązanie społeczne tam zostało wdrożone. No to dosyć zabawnie wyglądało oczywiście. Natomiast... ale się nie pozabijały te świnie jakoś. Jakoś się nie pozabijały, ale to jest jedyna strategia w miarę równowagowa, która się mogła wytworzyć, bo małej świnie się kompletnie nie opłacało wciskać guzika, bo jak to biegła do końca, to gruba ją odpychała i nie dopuszczała niczego. Ale patrz, kurczę, jednak, czyli na ich poziomie jednak jakiś na przykład duży chłop z małym mógłby gdzieś wykalkulować, że żeby małemu też coś zjeść, a już u świń tego nie było. No właśnie dlatego na przykład jak myśliwi w Afryce używają ptaków, tak zwanych miodowodów, do odnajdywania pomiędzy drzewami gniazd pszczół, bo są takie ptaki w Afryce, które specjalizują się w tym, że odnajdują, śledząc pszczoły, odnajdują... Latające świnie do trufli. Odnajdują gniazdo pszczół, i w którym jest oczywiście miód, ale same się nie mogą tego miodu dobrać. I wówczas przywodzą do tego gniazda jakichś lokalnych pasterzy, ludzi. Zwracają ich najpierw jakąś ich uwagę z jakimś dziwnym zachowaniem i potem lecą w stronę tego gniazda i wracają, lecą i wracają, aż człowiek zacznie tam nie iść. No i ten człowiek przychodzi do tego nieszczęsnego gniazda, w końcu jakimś sposobem jest w stanie wyciągnąć miód ze środka. I oczywiście to działa tylko dlatego, że po skończonej wieczerzy, albo w trakcie tej wieczerzy, dzieli się częścią tego miodu z ptakiem. I na tej ptakowi by się nie opłacało w ogóle zwracać sobie głowy. Czyli one ptaki wzywają nagie małpy w spodenkach, żeby im użyczyły trochę miodu. Tak, taką historię kiedyś czytałem właśnie o chyba Witusa Dresznera bodajże. Patrz. O miodowodach i miodowodach. Że w jakiś sposób wytworzyła się taka ciekawa współpraca między ludźmi a ptakami kontra pszczoły. Więc widzisz, tego typu dziwne sytuacje niedługo się tworzą, ale są podtrzymywane tylko dlatego, że człowiek się trochę dzieli z tymi ptakami, czego ta duża świnia nie robiła i w związku z tym skończyło się tym, że sama musiała tyrać. Czyli małpa jednak czasami potrafi coś wymyślić, że współpraca też się opłaca. O. No, znaczy małpa jest, osiągnęła taki status, jaki osiągnęła naga małpa, tylko dlatego, że współpracuje, bo przecież no tak. To jest główna rzecz, do której się przydaje mózg, a pod jakimkolwiek innym względem to nie mamy szansy konkurować z jakimkolwiek gatunkiem. No bo z siłą, z szybkością. Jak skorupę skurwys. No w pływaniu też byśmy przegrali z żółwiem. To dobrze, że chociaż coś tam współpracujemy. Wiesz co, ja sobie pomyślałem tak, że spróbuję ci zadać dwa jakieś takie pytania w twojej dziedzinie, może to już za dużo powiedziane, ale jakieś takie coś, co sobie pomyślałem, a jak powiesz, że to jest tak głupie, to nie odpowiadaj na nie. Ale
dwa takie mam, że sobie coś myślałem sensownego, co może mi się wydaje. Jedna to jest taka, ja słyszałem o losowości kiedyś, że właściwie stworzyć algorytm komputerowy, żeby coś podjął jakąś decyzję losowo, jest tak naprawdę niemożliwe. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. No są tak zwane generatory liczb pseudolosowych, czyli właśnie nie tak są to że... naprawdę losowe liczby, ale to są takie prawie losowe liczby i trudno odróżnić jedno od drugich, ale takiej prawdziwej losowości klasycznym komputerem się nie da wygenerować oczywiście. No właśnie, a teraz sobie zadałem pytanie, czy w takim razie w kwantowym komputerze dałoby się coś takiego zrobić, no bo właśnie ta fizyka kwantowa, z tego co ja rozumiem, a prawie nic nie rozumiem, to właśnie tam występuje jakaś cholerna losowość. I czy nagle nie dałoby się jakoś tego z tej kwantowej fizyki zaprząc do faktycznej, prawdziwej losowości? No dało się oczywiście i do tego ona się bardzo dobrze nadaje. Dlatego rzeczywiście w świecie kwantowym istnieje prawdziwa losowość, a nie losowość taka pseudo-losowa. Ja jak często mam wykłady ze studentami, to przynoszę im słoik z takimi kośćmi do gry. Aha. Mówię, że wśród nich jest jedna kość, która naprawdę generuje losowe liczby. Pytanie, czy są w stanie zgadnąć, która to jest. No i odpowiedź jest taka, że to nie jest żadna z tych prawdziwych kości do rzucania, tylko tam jest taka kostka szklana, mniej więcej tych samych rozmiarów, co kość do gry, która ma tak... Światełko w nią wlatuje. Która jak wleci w nią pojedynczy foton, to on może się albo odbić, albo przejść na drugą stronę. Ten proces, zgodnie z tym, co mówi teoria kwantowa, jest czysto losowy. To znaczy, tam nie ma pseudolosowości, tam nie ma jakichś ukrytych parametrów, które decydują o tym, co zrobi pojedynczy foton, tylko ten foton naprawdę zachowuje się w sposób prawdziwie nieprzewidywalny. I no, oczywiście tego można wykorzystać, tego typu proces można wykorzystać do generowania prawdziwych liczb losowych. I zresztą to się przydaje bardzo praktycznie też na przykład w kryptografii kwantowej. Arthur Ecker, o którym wspomniałem, była jedna z pierwszych osób, która zauważyła, że tego typu procesy mogą pomagać, tego typu losowość kwantowa może pomóc w generowaniu kluczy kryptograficznych, które mają to do siebie, że są takim, z grubsza rzecz biorąc, ciągiem przypadkowych zer i jedynek, prawdziwie przypadkowych. I zabawne jest to, że jak taki losowy ciąg dodasz w sensie logicznym do jakiejś informacji, to szum plus informacja wygląda zupełnie jak szum, jest nieodróżnialny od szumu. Proszę cię, wytłumacz mi pojęcie szumu. Szum to jest losowy ciąg zer jedynek. Taki zupełnie losowy. Okay. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, zupełnie bez żadnej struktury. To jest szum. Taki ciąg zer jedynek jest szum. A informacja to jest uporządkowany ciąg zer jedynek. I możemy to się komunikować i w naszej rozmowie teraz jest jakiś porządek w znakach, który wydajemy z siebie, wydając dźwięki. W razie liczby pierwsze są szumem? Nie, liczby pierwsze, jest pewna struktura wśród liczb pierwszych i to jest też ciekawe, że no, liczby pierwsze to jest w ogóle inny temat, więc trochę... No ale mówi się, że właśnie nie można znaleźć tego prawidłowości, przynajmniej ja tak słyszałem. Więc tak jest, sobie... jest bardzo dużo prawidłowości między liczbami pierwszymi, na przykład odległości między kolejnymi liczbami pierwszymi są dosyć uporządkowane. Dosyć, użyłeś słowa, a dosyć już wprowadza... Dosyć w tym sensie, że im większa liczba, im większe liczby pierwsze, tym te prawidłowości się robią coraz precyzyjniejsze. To znaczy, okay. Dla niewielkich liczb są jakieś jest nieporządek, ale im większe liczby pierwsze, tym zachowują się w bardziej regularny sposób. Ale jest dużo takich ciekawych zagadnień związanych z liczbami pierwszymi. Ja akurat się na tym nie znam zupełnie, bo nie jestem matematykiem, coś na ten temat czytałem, ale... No, trochę chyba musisz być. No ale... Nie w tej branży akurat. Miałem jednego studenta, który się interesował liczbami pierwszymi. Zwariował? Doktoranta od matematyki. Nie zwariował. Bardzo rozsądny człowiek. No nie, bo ja słyszałem, że niby niektórzy wariują przy tych liczbach pierwszych. I stąd moje pytanie. No, wiesz, nie daliśmy dokończyć pierwszego tematu. Wchodzimy na kolejny interesujący. Nie wiem teraz o czym mówić. Wracajmy do poprzedniego. No, z liczbami pierwszymi rzeczywiście jest tak, że jest to jakoś mocno koreluje zainteresowanie liczbami pierwszymi z posiadaniem zespołu Aspergera. Bo, jest taki ciekawy przykład o tych dwóch słynnych bliźniaków, którzy byli głęboko autystyczni z bardzo niskim ilorazem inteligencji, ale potrafili bardzo szybko stwierdzać, czy dana liczba jest pierwsza, czy nie. Zaczynali od czterocyfrowych, potem jak
ogóle mówili między sobą liczby pierwsze i się tym cieszyli, nikt nie wiedział w ogóle czemu oni gadają o jakichś liczbach. Potem przyszedł do nich jakiś psychiatra i się zorientował, że oni wymieniają się liczbami pierwszymi. Następny raz przyszedł z tablicami matematycznymi i włączył się w tą zabawę. I zaczął im podawać coraz wyższe liczby pierwsze. Oni się tak zajarali, że skończyło się tym, że zaczęli się wymieniać 10-cyfrowymi liczbami pierwszymi, których już nie było w tych tablicach matematycznych, więc gość nawet nie był w stanie zweryfikować tego wszystko. A poza tym to byli tacy kolesie, którzy mieli iloraz inteligencji rzędu 70 i się bujali. I nie umieli buta zawiązać. Nie wiedzieli w ogóle, co jest liczba, znaczy nie wiedzieli, co jest dodawanie i takich elementarnych operacji arytmetycznych, bo nie byli w stanie wykonać, ale z jakimś cudem wiedzieli, która liczba jest pierwsza, a która nie. I nie byli w stanie oczywiście skomunikować się ze światem na temat tego, jak oni w ogóle to robią i dlaczego i tak dalej. Czyli my jednak jesteśmy robotami po prostu, czasami popsutymi. No, nie wiem, czy czasami, no każdy jest trochę popsuty. No, czasami no, bardziej, czasami mniej. Czy jesteśmy robotami, no zdania są podzielone. No, pewnie mi się wydaje, że tak, ale są ludzie, którzy by się głęboko nie zgodzili. Ale wiesz co, to tu mam jedno pytanie, o które ja drążyłem, jak myśmy pierwszy raz rozmawiali i potem próbowałem o tym myśleć. Ty powiedziałeś, że w ogóle sobie jakieś głupoty wymyśliłem. Że ja tak powiedziałem? Tak? Znaczy, czy no, nie potwierdziłeś tego, co ja miałem na myśli, a może ja to źle wymyśliłem, nie wiem. Mi chodzi cały czas o jedną rzecz, właśnie o to bycie robotem. O to, czy wszystko w naszym życiu, bo tak by wynikało z ten, z według Pierre'a de, jak on się nazywa, zapomniałem, ale jestem Pierre, jak Pierre Gardin, zapamiętałem, ty powiedziałeś, że to fajny naukowiec był. Że wszystko jest zdeterminizowane, że... O Laplace mówisz? Tak, o, Pierre Laplace. I on właśnie miał tą teorię, że jakby był wielki komputer, to... No to nie ma teoria, to jest... drąży ten temat, który ludzi jakby się ekscytował bardzo jakiś lat temu i nadal też ekscytuje ludzi, jak się dowiadują o mechanice kwantowej, bo ich to dziwi. Ludziom wydawało się w XIX wieku, że rzeczywistość jest w pełni przewidywalna i jest przyczyna, to jest skutek, bardzo dobrze określony i gdybym tylko znał precyzyjnie wszystkie warunki, w których znajdują się wszystkie atomy we wszechświecie, to bym w stanie przewidzieć dowolnie daleko w przyszłość to się wydarzy. No właśnie, wrzucę do tego tam, nie, do drzwi. Nie, bo potem zapomnę sobie zrobić to. No i okazało się, że ta piękna hipoteza okazuje się błędna. Rzeczywistość nie jest w pełni przewidywalna i to wiadomo, że tak nie jest na mikroskopowym poziomie. Atomy się zachowują nieprzewidywalnie, o czym mówiliśmy. Ale też to można wzmocnić do skal, w których my operujemy i można spowodować, żeby na przykład bomba atomowa wybuchła w losowym momencie, kompletnie nieprzewidywalnym. Wspominałem o tym na początku, bo słyszałem to od Ciebie. No więc no tak nie jest, więc rzeczywistość nie jest przewidywalna i koniec. Natomiast jeśli chodzi o to, jak się doma do mózgu, przede wszystkim ludzie mają taką potrzebę mówić, że w mózgu jest coś wyjątkowego, coś więcej. Tam wymyślają sobie jakąś duszę, czy zamiast duszy, na przykład Roger Penrose twierdzi, że tam jakieś efekty kwantowe odgrywają rolę. To się od duszy nie różni. Coś magicznego się dzieje w mózgu, co stoi za naszą świadomością. Teraz mnie to zawsze bawi, bo to mi przypomina moje dziecko, które ma teraz, bo kończy 8 lat, ale jak miało 4 czy 3 lata jeszcze, to zachowało się o wiele mniej racjonalnie. I na przykład jak dawałem zupę, mama dawała mu zupę, to mówi, że on nie zje zupy, bo mu nie smakuje. Ale przecież tej zupy nigdy nie jadłeś, to skąd wiesz, że ci nie smakuje? No nie jadłem, ale mi nie smakuje. Tego typu zapętlenie się pojawiało. No jest to oczywiście śmieszne, no oczywiście jak spróbujesz, nie smakuje, to wiesz, że ci nie smakuje i koniec. Albo jak powąchasz, ale nie zrobisz tego, to nie możesz mówić, że coś nie smakuje. I tak samo się dokładnie zachowują ludzie, którzy mówią o duszy czy o jakichś magicznych zjawiskach w mózgu. Dlatego, że my nie mamy zielonego pojęcia, jak działa mózg. Nie mamy pojęcia, jak on działa. Mamy jakieś mgliste wyobrażenie, że w tym obszarze się dzieje to, a w tamtym się dzieje tamto. Wiemy, jak działają pojedyncze neurony. Możemy część tych rzeczy symulować w sieciach neuronowych, to jest niezwykle ciekawe. Natomiast z grubsza rzecz biorąc nie wiemy, jak działa mózg, a o ile jeszcze coś o inteligencji zaczynamy wiedzieć, to o świadomości nie wiemy nic. I teraz w tych okolicznościach przychodzi człowiek i mówi, ja nie mam pojęcia, jak działa mózg, ale na pewno to nie są żadne algorytmy, na pewno to musi być jakaś dusza. Więc to jest tak jak człowiek, który mówi, że nie wie, jak ta zupa smakuje, nigdy nie jadł tej zupy, ale na pewno jest niedobra.
dopóki nie będziemy wiedzieć, jak działa mózg, to nie będziemy mieli powodu, żeby oceniać, czy jakie są mechanizmy powstawania świadomości i tak dalej, więc oczywiście chcemy się czuć wyjątkowi i niepowtarzalni, ale ta świadomość jest też mocno przereklamowana. To zwróć uwagę, że strumień świadomości, ten, na przykład, którym operował James Joyce w swoich książkach, to jest z informacyjnego punktu widzenia coś rzędu kilkudziesięciu bajtów na sekundę. To jest poziom twojej świadomości. Ty jesteś w stanie przeprocesować tyle informacji na sekundę, kilkadziesiąt bajtów. Nie podczas... tego pamięci, że to dużo czy mało. To jest nic. No, wiesz, no, jedno zdjęcie z twojego smartfona, które zrobisz, ma niesie informacje kilka megabajtów, czyli miliony razy więcej. Och, no tak. Więc na sekundę jesteś w stanie przeprocesować jedną milionową informację zawartą w zwykłej fotce. To jest nic. No, jesteś w stanie na przykład czuć, że jest mi ciepło, widzę światło, tu jest co. To jest, jestem w stanie rozpoznać kilka przedmiotów na sygnału, który dociera do mojego mózgu z oczu. Ale to jest bardzo mało. Podczas gdy inteligencja, tak, część inteligentna mózgu, która procesuje cały czas, wykonuje skomplikowaną masę obliczeń, ma pojemność informacyjną o wiele, wiele rzędów wielkości większą i większość tych informacji, przeważająca większość, nie wchodzi nawet do naszej świadomości. Nie jesteśmy świadomi tego, że cały czas nasz mózg reguluje tempo bicia serca, ułożenie naszego ciała, napięcie mięśni. Żeby to zrobić, żeby tak wielką maszynę, jaką jesteśmy, skoordynować, to trzeba wykonywać masę bardzo skomplikowanych obliczeń cały czas. I robi to mózg to robi zupełnie nieświadomy, odcinając nas od świadomości, zapewne dlatego, że gdyby nas do tego dopuścić, to by się skończyło jakimś bardzo nieodpowiedzialnym zachowaniem, więc jesteśmy chyba za głupi, żeby nam dać do decydowania cokolwiek w naszym życiu. I dlatego świadomość jest jakimś bardzo epsilonowym, czy niewielkim bardzo drobiazgiem w pracy naszego mózgu, ale bardzo interesującym i zagadkowym. I to oczywiście nas bardzo, bardzo fascynuje. Natomiast, żeby mówić, że jesteśmy kimś więcej niż robotem, najpierw myślę, że powinniśmy dobrze zrozumieć, jak działa mózg. No dobra, bo ja tu mam dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Pierwsze, a propos zupy i twojego syna, to myślę, że może oceniać tą zupę dwoma parametrami, jeszcze zanim ją spróbował. Tak chciałem, tylko małą dygresję. Pierwsze to węchem, a drugie to jej widokiem. Wbrew pozorom to są bardzo istotne parametry i nawet ostatnio sobie jakąś tam zielarską taką książkę czytałem, pani doktor, która niestety już nie żyje, i takie zasady dobrego jedzenia pisała. Jedną z tych zasad było, że jak coś ci źle wygląda i ci tak nie pasuje już na pierwszy rzut oka, to tego lepiej nie jedz. Taką miała zasadę. Jest wiele kontrprzykładów, pewnie można by podać. Ja akurat nie jestem dobrą osobą, żeby o tym mówić, bo ja jem ja w kółko to samo. No jeszcze czytasz na odwrót w ogóle. Ale a druga rzecz to o tej naszej świadomości i o tym, na tym, czy my jesteśmy robotami, czy nie, to właśnie ta przypadkowość jakoś budzi we mnie takie poczucie, że skoro jest ta przypadkowość w kwantowości, to może właśnie ta przypadkowość świadczy o tym, że no skoro nie ma tego pełnego determinizmu, tak? Dobrze mówię, że wszystko nie jest zdeterminizowane? Tak, no to skoro on właśnie przeczy tej zasadzie, to może jest szansa, że faktycznie mamy cholera jakąś wolę. Czy to jest w ogóle totalnie zły błąd logiczny? Znaczy, jest to bez sensu, co powiedziałeś, ale tak uważa bardzo wielu ludzi, więc nie jesteś sam. Wiem, wielu ludzi uważa, że że człowiek z żebra, kobieta z żebra pochodzi, ale nie pociesza mnie. Nie to w ogóle. Jednak to nie jest aż to. Ale powód, dla którego... też chyba, o ile pamiętam, o tym też mówiliśmy. Tak, właśnie dlatego do tego wracam. Powód, dla którego uważam, że to... ten jakby ten aspekt tutaj nic nie wnosi ciekawego, jest taki, że jeżeli rzeczywiście w twoim mózgu są jakieś fundamentalnie losowe procesy, które o czymkolwiek by decydowały, a nic na to nie wskazuje, tak swoją drogą, wszystkie badania sieci neuronalnej pokazują, że to są zazwyczaj zapewne wszystkie procesy czysto klasyczne, tam nie ma w kluczowym aspekcie elementu losowości czy elementu kwantowości, który by o czymkolwiek decydował. No ale nawet gdyby tam coś kwantowego się rzeczywiście działo w sposób istotny, to by znaczyło, że jakiś neuron czy jakaś odpowiedź sieci neuronowej
jest czysto losowa, czyli jest spowodowana jakimś zjawiskiem kwantowym, które jest kompletnie nieprzewidywalne. I na przykład to decyduje o tym, czy ci zupa smakuje, czy nie smakuje, powiedzmy. Albo czy decydujesz się jeść, czy jej nie jeść. Czyli dalej gdyby jest tak było, gdyby tak było, to by znaczyło, że na przykład decyzja, czy jesz tą zupę, czy jej nie jesz, nie wynika, nie jest zdeterminowana stanem twojego mózgu, tylko zdeterminowana przypadkiem. Jest jakimś zdeterminowana przypadkiem. Czyli na przykład równie dobrze moglibyśmy się umówić, że będziesz ślepo słuchał moich poleceń, ale moje polecenia będą dyktowane rzutem monetą. I na przykład ja rzucam monetą, wypadł orzeł, masz jeść zupę. Czy tak coś takiego będziesz nazywał wolną wolą? Okej, ty, teraz to załapałem. Cholera, to nie jest wolna wola, po prostu jesteś poddany dyktatowi przypadku, ale coś takiego nie jest wolną wolą. Ja w ogóle przede wszystkim nie wiem, co to jest wolna wola. Właśnie do tego chciałem dojść, nie że wiem, jak w tym to zdefiniować. Momencie... Ja nie wiem, jak to pojęcie w ogóle zdefiniować w sposób sensowny. W tym momencie właśnie to mi przyszło do głowy, że sobie pomyślałem, że ja filozoficznie w takim razie nie jestem w stanie zrozumieć w ogóle pojęcia do wolnej woli. I najzabawniejsze jest to, że na ten temat filozofowie opublikowali jakieś tysiące stron, jakieś wolumeny książek i tam nie ma nic, znaczy ja nigdy nie dotarłem do niczego sensownego na ten temat. Można sobie definiować pojęcie wolnej woli oczywiście formalnie, zdefiniując ten problem, że wiele definicji zupełnie nic nie wnosi do zrozumienia czegokolwiek. Na przykład, ja na przykład bym mógł powiedzieć, że jak zdefiniować winiego, tak? To na przykład wini to jest ten typ, który w tym momencie jedzie z nami samochodem, ale nie ma wydzieranych łap. Ale no i to jest złotego zęba. Ale nie, moja definicja jest taka, że jedzie z, że wśród tych osób, które prowadzą tą dyskusję, wini nie ma dziary. Teraz jest to definicja precyzyjna, jednoznaczna. Wiadomo, jak cię zdefiniować i nie ma tu żadnej wątpliwości. Natomiast ta definicja nie mówi nic na temat tego, kim ty jesteś. W ogóle nic nie wnosi do zrozumienia, kim jest wini, tak? Nic o tobie nie powiedziałem, mimo że cię precyzyjnie zdefiniowałem, więc... Nie zgadzam się z tobą. Dużo mówi, akurat pierwsze nie zrobiłeś precyzyjnego badania, ale to nie założyłeś mogę, że mam ukryte dziary różne. Mówiłem o łapach. A, o łapach, dobrze. Ech, ty kurde. A też dalej nie zrobiłeś, mam t-shirt, tu się kończy ręka. No wiesz, ale dobra. To jest przykład, no, tak, że jestem w stanie zdefiniować ciebie precyzyjnie, jednoznacznie i nic się nie dowiesz, osoba, która będzie tą definicję znała, nie dowie się zupełnie na temat tego, kim jesteś. Moim zdaniem wielu rzeczy mógłby się dowiedzieć z tego. No dobrze, wiesz, no czekasz się. No, nie podać... lubi bólu, może, nie, może być. No. Drugie, możliwe, że ma alergię skóry i nie może tego sobie robić, bo źle działa jego organizm. Mógłbyś dużo rzeczy już domniemywać troszeczkę i tam jakaś mała taka rzecz mogłaby być. No dobrze, to jak chcesz być cierpliwy, to mogę podać taką definicję, że się nic nie dowiesz. Nic, no, zupełnie. Ja wiem. No. Przykładem takiej definicji jest definicja inteligencji, że to jest, nie wiem, zdolność rozwiązywania na przykład złożonych zagadnień, albo tego typu definicji, które zupełnie nic nie mówią, czym jest inteligencja tak naprawdę. I tak samo ze świadomością, sobie można ją zdefiniować i nadal nie dowiemy się, co to jest. Tak samo można sobie zdefiniować, co to jest czas, co to jest przestrzeń i też takie definicje sobie można wprowadzać. Mimo wszystko nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia, co to jest czas, co to jest przestrzeń. Więc z definicjami trzeba bardzo uważać. I ja nie wiem, jak sensownie zdefiniować wolną wolę, w tym sensie, żeby mieć definicję, która mi cokolwiek powie na ten temat, co to w ogóle jest. O ile inteligencję jestem w stanie zdefiniować w bardzo ciekawy sposób, w taki sposób, że rzeczywiście dowiem się, co to jest i to będzie definicja precyzyjna, nie ta, którą podają, która jest idiotyczna. Natomiast w przypadku wolnej woli, tej świadomości, takiej definicji nie mamy, które by nam cokolwiek powiedziały, co to w ogóle jest. I nie wiemy, co to jest świadomość, nie wiemy, jak ona działa i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast pojęcie wolnej woli nie potrafię znaleźć w ogóle nawet nie definicji, która byłaby precyzyjna, jednoznaczna i coś mi mówiła na temat wolnej woli, ale żeby w ogóle znaleźć sensowną definicję, jakąkolwiek, która nie jest wewnętrznie sprzeczna. No dobrze, takie najprostsze, tutaj ja nie będę żadnym mistrzem świata, to wiadomo, ale takie najprostsze stwierdzenie byłoby takie, że jest to możliwość, już potem jest możliwość, umiejętność. Każde jedno słowo trzeba było analizować i podawać jego definicję i w tym zaczyna się problem, ale... Ale to, nie ma takiej potrzeby, żeby to robić, moim zdaniem. To, umiejętność podejmowania decyzji samoistnie. A co znaczy samoistnie? No wiem. To jest synonim... A co znaczy umiejętność? To jeszcze jestem w stanie... Ale ta samoistność, co to znaczy samoistność? To jest... Używasz synonimu, żeby jakby zdefiniować co...
samo to słowo. To trochę bez sensu. Że robię to tylko ja. Ta samoistność, ta autonomia jest, jest czymś trudnym do zdefiniowania. Dlatego, że w ogóle fizyka działa w ten sposób, że jeżeli się pojawia jakieś nowe zjawisko, które nie jest wyjaśnione prawami fizyki, no to się tym fizycy bardzo zaczynają interesować. Ile razy tak było? No, elektromagnetyzm to było zjawisko niewyjaśnialne z perspektywy fizyki newtonowskiej. I to nie jest tak, że wszyscy powiedzieli, a to jest nadprzyrodzone, tylko zaczęli badać prawa rządzące elektromagnetyzmem i je odkryli w końcu. Więc jak się pojawia nowe zjawisko, które wymyka się znanym prawom fizyki, to fizycy się nie obrażają, tylko się ekscytują i zaczynają to badać i robić eksperymenty z tym, patrzeć, jak to się zachowuje. Czy w takich okolicznościach się dzieje to, czy dzieje się tamto, badają jakieś prawidłowości i po jakimś czasie udaje się zazwyczaj sformułować zbiór jakichś prostych reguł, które opisują to nowe zjawisko. Więc fizyka to jest, nie jest coś sztywnego, co nie jest to jakiś określony zbiór reguł, tylko to jest metoda do poznawania prawdy na temat rzeczywistości. I na tym nam zależy, żeby zrozumieć, jak działa rzeczywistość. A jaka ta rzeczywistość jest, czy ona jest taka, czy owaka, to dopiero się dowiemy, jak ją poznamy kiedyś, może. A ja cały czas myślę o tej samoistności i samoistność, czyli jakby coś istniało bez ciągu przyczynowo-skutkowego, czyli no właśnie cały czas nie wiem, ale czemu... A czym to się różni od losowości? No właśnie niczym, to w takim razie miałem rację, ta losowość wpływa jednak na to, no dobrze, że no to wracamy mamy wolną wolę. No to wracamy do tego idiotycznego przypadku, który kompromituje tego typu spojrzenie, że umawiamy się od teraz, że będziesz mieć wolną wolę, która polega na tym, że cokolwiek będziesz robił, będziesz musiał posłusznie wykonywać moje polecenia, które będą wydawane na podstawie rzutu momentu. Dobrze, i ja na to odpowiadam, to nie, bo mam wolną wolę, nie zgadzam się z tym, no, ale Andrzej. To łamiesz zasady, tak? Tak, i łamię zasady. Zgodnie z twoją definicją, taka wolna wola, o której ja przed chwilą powiedziałem, jest wolną wolą dla ciebie. To jest nic innego jak skrajne niewolnictwo, tak naprawdę. Więc to utożsamienie wolnej woli i losowości jest nieporozumieniem. No dobra. Okej, okay, ale chociaż było przysłowie samoistność, to tutaj mało się... Ale muszę ci powiedzieć, że ten temat, o którym mówimy, to jest jedna z rzeczy, które mnie zainteresowały w ogóle fizyką. Jak miałem paręnaście lat, to było jedno z pytań, które mnie bardzo frapowało. Z jakiegoś powodu mnie to właśnie... Jeszcze jak w przedszkolu byłem chyba, nawet się tym interesował. Zastanawiałem, czy gdyby było takie dziecko, którego tatuś wierzy w determinizm, to czy takie dziecko na przykład coś zbroiło i powie tatusiowi, że przecież musiałem tak zrobić, bo jestem zdeterminowaną maszyną, tak, to czy tatuś miałby prawo mi dać lanie? Bo w końcu nie. To nie moja wina, tak? Że to tak. Zrobiłem, co zrobiłem, bo to tak mnie zaprogramowano. Taka rzecz mnie kiedyś zastanawiała. Pamiętam. Jestem na poziomie rozwoju Andrzeja Dragana, jak był w przedszkolu. Słuchaj, więc mam do ciebie dalsze... Pocieszę się, że tego typu zagadnienia są trudne do rozwikłania, więc... mnie to fascynuje. I będę chyba się nad tym zastanawiał sobie dalej. Czekaj, coś jeszcze... A, wiem. Chciałem się spytać ciebie, w ogóle... Kim byli twoi rodzice, a już najbardziej interesuje mnie, kim była twoja babcia i co to za super inteligentna osoba, ponieważ ty stwierdziłeś, że jeżeli coś rozumiesz, to znaczy, że musiałbyś umieć wytłumaczyć to swojej babci. Ja jestem przekonany, że rozumiesz całą masę rzeczy, których nigdy w życiu nie wytłumaczyłbyś mi, więc skoro byś wytłumaczył je swojej babci, zakładam, że była to cholernie inteligentna osoba. Więc tak, babcia jest alegoryczna i metaforyczna. Byłem kiedyś w Gruzji na jakieś, zaprosili, gdzieś byłem na jakichś wakacjach takich, też jeździliśmy po całym kraju stopem w zasadzie przez miesiąc. I gdzieś trafiliśmy do jakiegoś akademika międzynarodowego i nas zaprosili na taką imprezę. To była bardzo uroczysta impreza. W Gruzji się odbywają imprezy w ten sposób, że jest jakiś taki wodzirej, który wznosi toasty. MC, mistrz ceremonii i najpierw on wznosi toast, a potem każdy po kolei przy stole musi wznieść jakiś toast i musi wypić wino z rogu zresztą i róg jest po to, żeby nie można było odstawić kieliszka, dopóki go nie opróżnisz. I każdy musi wznieść toast i to jest bardzo ceremonialne i oni są bardzo dużymi tradycjonalistami, to nawet dotyczy młodzieży.
Oni bardzo sobie cenią swoich rodziców, swoich dziadków, liczą się z ich opinią. Nie można, tak było przynajmniej wtedy jeszcze, wyjść za mąż czy się ożenić bez konsultacji z rodzicami. Bez aprobaty. Bez aprobaty pełnej. No i reguła była taka, że ten MC rzucał temat i na ten temat trzeba było wznieść jakiś toast. Tematem była babcia. Teraz wnosimy toast dla naszych dziadków. Muszę sprawdzić, czy się nagrywamy dobrze, bo dobrze jest wszystko, okej. Się przestraszyłem. Coś może być nie tak. Dobra. I tematem była babcia. Tak, no i tam wszyscy wznosili te toasty za zdrowie swoich dziadków, swoich babci i tak dalej. Doszło do mnie. Po toaście, które wzniosłem, zostaliśmy z tej imprezy wyrzuceni. Nie tak bardzo brutalnie, ale wszyscy z niezwykle serdecznych i przyjacielskich stali się nagle bardzo wrodzy. Musieliśmy się tam szybko ulotnić. Świetne. Potem zresztą od osoby, z którą tam byłem, z jednej z osób słyszałem, że to był najgorszy toast, jaki w życiu słyszała. Czyli najlepszy. Ja zacząłem od tego, że jedyny raz, kiedy widziałem swoją babcię, to na jej pogrzebie, jak leżała w trumnie. I potem było tylko z górki. Więc... Nie znam swoich babci, bo moi rodzice, jak się urodziłem, to byli już, nie byli to bardzo młodzi ludzie. Mój tata miał 54 lata. Poproszę. I w związku z tym ta babcia jest oczywiście tylko metaforyczna. Natomiast to jest taka ogólna zasada i to nie jestem pierwszą osobą, która o tym mówi, że jak się coś rzeczywiście rozumie, to można wytłumaczyć, powinno się móc wytłumaczyć komuś, kto się tym nie zajmuje, na przykład babci. Ale wiesz co, to mnie tu zaciekawiło, jak tej Gruzji powiedzieć, to oni strasznie rapowi są, jakby oni sobie freestylują wręcz i rzucają tematy. Wiesz, jak raperzy czasami robią, że dobra, no to nie wiem, orzeszek. Ja kiedyś jeździłem na bitwy raperskie kiedyś. Tak? Ale biłeś się na tych bitwach? Nie byłem na, nie, aż tak nie niestety, ale byłem w 2004 roku na tej słynnej bitwie warszawskiej byłem, no, która jest legendarna do dzisiaj. Tam chyba Pan Duże P był jeszcze, aha, i Tetris i jeszcze parę innych. Tak. Historia była taka, że... Znaczy nie wiem, czy wtedy na tym byli, ale na pewno tak. Zakładam, że tak, tak, bo to tak, za nich leży. Tak. I to były jeszcze czasy przed Quebo, dobre parę lat przed jego tam wbiciem się w te tematy. Natomiast historia była taka, że jechałem samochodem tym razem swoim i na stopa podwiozłem jakąś dziewczynę, która okazała się, że jedzie na tą bitwę jako uczestnik. Okej. I w ogóle całą drogę mi rapowała, śpiewała, tam się przygotowywała i potem mnie tam zaprosiła. Także tam od tego czasu mi się to tyle spodobało, że byłem tam często regularnym gościem na tych bitwach. Tam się odbywały raz, dwa razy w roku. Aha, i co, znudziło ci się to już? Czy... Nie, tylko... Nie, to jest bardzo fajne, tylko że chyba... nie wiem, jak to jest teraz, czy te bitwy ciągle się organizuje, jaki jest ich poziom. Wiesz co, w Polsce jeszcze temu poziomowi niestety dużo brakuje. W ogóle te bitwy freestyle'owe, najnowszy styl ich robienia, a już właściwie on istnieje od takiej sławetnej bitwy Freeway'a z Cassidym. I robi się a cappella i się do nich przygotowuje. I przez duży czas u nas był taki problem, że troszkę pewne niezrozumienie wokół tego występowało, bo było coś takiego, że ty tam przyszedłeś z tak zwanymi pisankami. Punchline'ami, tak? Nie, z pisankami, że już napisałeś sobie. No tak, to wiem, to bez karty. No bo punchline to po prostu puenta, więc wiadomo, że z jakieś puenty powinieneś... Ale te punchline'y to były takie już ogarnięte dobrze, nie? No, słuchaj, jak dobrze improwizujesz, to powinieneś... Chcesz tu być jak Schweizenegger, jesteś głupi jak Ransebeger. Na przykład, to takie rzeczy się nie wymyśla na żywo, tylko... No, wiesz co, są różni mistrzowie w tym. Jak się długo ćwiczy umysł, to myślę, że można różne fajne rzeczy ogarniać. Natomiast teraz ta bitwa to jest trochę tak jak bitwa, nie wiem, na pięści. No, przygotowujesz się na zawodnika, tak? Jak się boksują, to oni oglądają, że ten wali z lewej, a ten tak, a ten szmak. To wiadomo, że tak. No to bardzo dobrze, bo to dzięki temu to jest ciekawsze. I nie robi się, to jest proste.
i bo to czasami bywało słabe przez to. Natomiast ci kolesie, którzy są takim topem światowym, no to oni są bardzo dobrymi freestylowcami. I nawet stosuje się do nich odwrotną czasami uwagę, że ach, teraz on spieprzył, nie przygotował się na bitwę, freestylował wszystko. W ogóle sobie wziął i zlekceważył to wystąpienie, a przecież dostał za to szmal, powinien się na to przygotować. A mówię o tej bitwie z tym Cassidym, bo oni też zrobili taką rzecz, że w którymś momencie bodajże Freeway powiedział w czasie bitwy do Cassidy'ego: dobra, słuchajcie, już pieprzmy to, puszczaj bit mi, no nie? A oni mu powiedzieli: nie będzie bitu. A to chodziło o jedną rzecz. Freeway miał fajne flow i byłby w stanie skomponować coś, co by fajnie brzmiało, bo by po prostu pojechał pod ten bit. Nie byłoby to super inteligentne, ale by dobrze brzmiało i tym by łapał punkty. Natomiast oni mu na to nie pozwolili, bo właśnie nie, masz cały czas w punkt napierdalać, a się wyprztykałeś z Kubańcu z pomysłów na to, jak dojechać przeciwnika. A tak zamykając ten temat, to polecam ci, gdybyś chciał sobie kiedyś obejrzeć, są tłumaczone na polskie bitwy amerykańskie, ale również rosyjskie. I Rosjanie są absolutnymi mistrzami w tym i w ogóle mają największą ligę na świecie i są po prostu niesamowici. To jest jak kozetka u psychologa. To już nie jest coś takiego, że wrzuca się te puenty na krótko, tylko puentą jest całe rozwinięcie osoby i cały... Przeszła ochota na język rosyjski opis. Okej, ale wiesz co, no, zresztą gościu, który się w tym specjalizuje, taki bardzo znany raper Oksymiron, to jest tym, jest przeciwko rządu i bardzo pomaga w tej całej sprawie tam ludziom z Ukrainy i tak dalej. Chyba musiał... Nie mówię po rosyjsku w ogóle. Ja gdzieś tam mam nawet korzenie rosyjskie podobno, jakieś tam częściowe. Tak. Dragan. No dobra. Nie, to jest, akurat to jest jakieś ukraińskie czy bałkańskie? Serbskie. To jest serbskie imię. Aha, okej. Czy ty jesteś w ogóle takim tym islamskim Słowianinem? Słowianem? No jakoś jestem wymieszany mocno, tak. Okej. Czyli to tak patrzę na ciebie, to faktycznie coś w tym, coś w tym jest. No dobra. Mój ojciec mówił po ukraińsku lepiej, znaczy jak Ukrainiec mówił po rosyjsku, jak Rosjanin, po polsku też mówił jak Polak. Także... No właśnie, to się chciałem spytać o tych twoich rodziców, bo na pewno twoja inteligencja i dociekliwość świata nie wzięła się znikąd. No jeśli nie bierzesz wolną wolę No wybiłeś mi już to z głowy. Dusza i mechanika kwantowa w mózgu, to ci zostają geny tylko, które cię determinują. Wybiłeś mi to zęba. Jesteśmy robotami. Jestem winien, co tylko przeżywa życie jakieś małpy. Dyskusja nie jest zamknięta, dlatego że mechanizmy działania mózgu mogą być... Znaczy Penrose na przykład się upiera, że tam nie ma, że nie jesteś się maszyną, bo są pewne matematyczne, deterministyczne zagadnienia, które są nieobliczalne. W tym sensie, że nawet jak masz zbiór deterministycznych reguł rządzących jakąś grą, to wynik może być nie do wyliczenia, zanim nie wykonamy symulacji, czyli zanim nie wprowadzimy wszystkich obliczeń od A do Z. Są takie ciekawe sytuacje, że Penrose właśnie się tym zajmował, że możesz sformułować zagadnienie w pełni deterministyczny zbiór reguł i tak nie będzie w stanie matematycznie przewidzieć, jaki jest wynik takiej gry, zanim po prostu nie zagrasz. Tego nie rozumiem, a dlaczego? No co, bo za głupi jesteś może, albo jesteśmy, tak? No, po prostu. On się zajmował takim dosyć abstrakcyjnym zagadnieniem pokrywania płaszczyzny płytkami o jakimś kształcie. Na przykład wiesz, sześcianami możesz pokryć całą płaszczyznę, albo trójkątami możesz pokryć całą płaszczyznę, ale jak wymyślisz jakiś bardziej skomplikowany kształt, to nie jest oczywiste, czy tak jakbyś miał nieskończenie wiele płytek tego rodzaju, to byś był w stanie takie dopasowując pokryć całą płaszczyznę. No i on pokazywał, że są takie zestawy płytek, do których nie da się rozstrzygnąć, czy przy pomocy takiej płytki da się pokryć całą płaszczyznę, czy nie. Mimo że ta płytka w zasadzie jej kształt jednoznacznie określa, czy to jest możliwe, czy nie. No, po prostu musisz sprawdzić, dopasować i zobaczyć, czy się da, czy nie. I on pokazał matematyczne twierdzenia mówiące, że nie istnieje algorytm deterministyczny przewidujący, czy dany kształt płytki wystarczy do pokrycia całej płaszczyzny, czy nie. I robił to po to, nie żeby się zajmować płytkami, bo to jest bardzo abstrakcyjne zagadnienie, ale wykorzystywał te procesy do uzasadniania, że niektóre prawa fizyki mogą wyglądać na nieprzewidywalne, mimo że są w pełni deterministyczne. I on twierdzi, że mechanika kwantowa być może ma taki charakter i twierdzi również, że być może mózg ma taki charakter i wykonując jakieś procesy wewnątrz mózgu, nie wykonujemy ich w sposób przewidywalny, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Więc widzisz,
ta dyskusja nie jest skończona, co, jak jest z tym mózgiem i czy on działa w sposób przewidywalny, czy nie. Jest tutaj dużo subtelności, a trzeba pamiętać też o tym, że dużo rzeczy jeszcze kompletnie nie wiemy i jak się dowiemy, to nas to zaskoczy. Więc ja bym nie był jednoznacznie przekonany, czy mózg jest czymś z prostą maszyną. Może być bardzo skomplikowaną. To już wiemy, że dla nas jest skomplikowana. Ale to może nie być skomplikowany zbiór ordynarnych kółek zębatych. To może być coś, co wykorzystuje procesy, które są bardzo nietrywialne. I na to trzeba być gotowy. Być może tak jest. Póki co nic na to nie wskazuje. Póki co daje się bardzo dobrze symulować działanie mózgu prostymi sieciami neuronowymi, stworzonymi tylko w komputerach. No ale czy z tymi płytkami to też nie jest kwestia skali tych płytek? No bo jeżeli coś jest jakiegokolwiek kształtu, czy to trójkąta, czy koła, czy czegokolwiek, to jak to będzie odpowiednio małe, to w którymś momencie i tak jesteśmy w stanie wypełniać jakikolwiek kształt. No bo, nie, to chodzi o określonego rozmiaru. I dopasowanie musi być idealne, a nie przybliżone. Czyli masz boki muszą się idealnie przylegać. Takie, bo to tak nie ma tematu. No rozumiem, dobra. No bo najmniejszy, co jest najmniejsze? Co? Ten struna, tak? Teoria strun tak mówi. W matematyce nie ma czegoś najmniejszego. Najmniejszy jest punkt po prostu. Ale, no, ale punkt jest nieskończony, czy ja się mylę? Wiesz, to jest pojęcie matematyczne i nie wiadomo, czy ma jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistym świecie. Zapewne nie. Natomiast to, czym się Penrose zajmował, to była czysta matematyka, więc tam nie musisz się przejmować, że takiego czegoś nie ma. No okej, okay. Bo na przykład gdzieś kiedyś czytałem, czy słyszałem, że nawet skala głosu, czyli właściwie chyba to też są fale, to znaczy głosu, w ogóle dźwięku, to też jest ta, ona się zmienia podobno jak się bardzo... to przybliży, to ona też się zmienia jakby punktowo, że nie przeskakuje płynnie, tylko że podobno tyk, 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 tyk. Nie wiem, czy to jest bardzo prawda. Możliwe, jeżeli, tak słyszałem. Jeżeli mam głos jest oparty o strunę, która jest zaczepiona dwoma punktami gdzieś tam w gardle, to drgania tych takie stojące fale w tej strunie też są skwantowane w tym sensie, że jest jakieś takie drganie o najniższej częstości, kiedy ta struna się odkształca i nie ma, tak, jedyne węzły, które ma, to są w tych punktach zaczepienia. Kolejne wzbudzenie takiej fali to jest taka fala, która ma jeden punkt na środku, który jest węzłem tej fali, też są takie dwie oscylacje i kolejne to są z dwoma punktami węzłowymi po środku i tak dalej, więc no tak, jeżeli drgania skonstruowane w oparciu o drganie, dźwięk skonstruowany w oparciu o drgającą strunę też jest skwantowany, co szczególnie widać w tych niskich rejestrach. Ale nie chodzi mi tylko o głos, chodzi mi, w ogóle słyszałem to o dźwięku, dlatego się poprawiłem w którymś momencie i powiedziałem, że nie tylko głos, ale słyszałem, że w ogóle o dźwięku, że podobno dźwięk nawet ma taką cechę, że jest, że on przeskakuje co jakiś tam rejestr, a nie cały czas płynnie. Nie wiem, no tu musiałem się zastanowić. Nie myślałem o tym nigdy. Ja tak słyszałem, więc ja się nie zastanawiałem, tylko mówię to. No w pojęciu, wiesz, w muzyce masz te pojęcia alikwotów, które ci rozkładają dowolny dźwięk na te dźwięki proste, tak zwane. I te alikwoty to są z matematycznego punktu widzenia częstości furierowskie danego dźwięku, które też są skwantowane. Czy często tak masz, że posługujesz się językiem, który ci się wydaje oczywisty do innych ludzi, a on jest dla nich czarną magią? A ty się zajmujesz muzyką, to powinieneś wiedzieć, co są alikwoty. Słuchaj, niekoniecznie. Ale nie wiem. To jest tak, że... Ale nawet nie chodzi już o alikwoty, bardziej później jakaś tam teoria furierowska, czy jakaś... Przepraszam, czasem się za bardzo. Ale ja oglądałem twój na TEDxie twoją wypowiedź i nawet tam użyłeś, a widziałem, że próbowałeś tak mówić prosto jak do konia, ale nawet tam użyłeś ze trzech przynajmniej słów, które musiałbym googlować. Nie, ale to moje upośledzenie. To nie jest twoje. To się da skorygować. Bo to, ale to wszyscy to robią. Ja sobie myślałem, jak są te książki właśnie tych fizyków, czy ludzi, którzy są w nawet nie tylko naukowców, w jakiejś odpowiedniej dziedzinie siedzą, to sobie myślałem, że oni powinni wziąć
10 osób, nie jedną, 10 albo ileś, dać im tą książkę i oni po prostu markerem zaznaczą każde jedno słowo, które oni nie rozumieją, żeby można było później naprawdę, jeżeli chcesz się dotrzeć do szerokiego grona, to dotrzeć. Ale kwantechizm jest wyciszony z tego dosyć mocno. Tam, jest, przyznaję. Jest tam, to było przepuszczane przez, między innymi przez moją narzeczoną, która nie ma z fizyką nic wspólnego, jest no, zwykle inteligentna, ta, ale... A jest z tobą i już się nasłuchała. Nie, ale... Ale ona odgrywała rolę właśnie takiego adwokat diaboli, tak to się mówi w Watykanie, że właśnie wyszukiwała takich rzeczy, które teoretycznie mogłyby być kompletnie niezrozumiałe dla kogoś, kto nie zajmuje się nauką. I to jest kompletnie wyczyszczone. Książka jest napisana tak, żeby przy odpowiednim nastawieniu nawet osoba, która jest antynaukowa, mogła wszystko zrozumieć. No, proszę Państwa, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że jestem gdzieś tak pira ze drzwi w połowie książki. Myślę, że ją skończę, bo mnie interesuje. Są tam parę jest momentów, w których mi się wyłącza mózg. Mi się najczęściej wyłącza, jak już jest takie właśnie coś między matematyką a fizyką, taką, że tu wjechał wagon, a on jest długości tam czegoś i nie ma ślizgu i ten, i to w takim razie ale coś tam. Jest jedna rzecz. Ta książka nie jest bardzo łatwa, to znaczy to ona udaje książkę łatwą, udaje książkę popularno-naukową, ale to jest książka, która jest dosyć mimo wszystko trudna. Tylko trudność nie polega na tym, że są jakieś skomplikowane wyrazy, że są jakieś słowa, których nie znasz, czy wzory, których tam nie ma, tylko są rozumowania, które w zasadzie nie są złożone z skomplikowanych elementów, ale wymagają... Rozumowania. Są to rozumowania, musisz usiąść i się zastanowić. I to jest dosyć celowy zabieg, dlatego że bardzo wielu autorów książek popularno-naukowych pisze je tak, żeby człowieka w ogóle nie zmęczyć. Piszesz jakieś tam, jakąś taką opowiastkę sobie snujesz i człowiek to czyta i mówi, no tak, mądry gość tak powiedział, to tak pewnie jest. A mi chodziło o tym, żeby zrobić coś więcej, żeby napisać książkę, która oprócz tego, że powie ci, jak działa mechanika kwantowa, jak działa teoria względności, jakie są ich właściwości, żebyś miał okazję sam się przekonać, dlaczego są takie, jakie są. Dlaczego tak twierdzimy? I są tam w tej książce tak zwane eksperymenty myślowe, które wymagają od ciebie, żebyś się zastanowił nad czymś. I to zastanowienie polega na tym, że nie wystarczy tę książkę przeczytać, tych fragmentów przeczytać raz. Często trzeba do nich wrócić, przemyśleć, przetrawić i dopiero iść dalej. Mimo, że tam nie ma skomplikowanych słów. To jest pewien rodzaj wysiłku, który musisz wykonać, żeby coś zrozumieć. I to jest po pierwsze niezbędne, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć, a nie tylko przyjąć na wiarę, że tak mówi ktoś i już, ale nie chcę, żeby ktokolwiek mi wierzył w cokolwiek. A po drugie, jest to pewien próbnik tego, jak wygląda praca naukowców. Mi się zdarzało na przykład mieć takie sytuacje, że w czasie studiów utrzymywałem się niemal wyłącznie z korepetycji, bo nie brałem pieniędzy od rodziców na studia. Tak, rozmawialiśmy o tym, to było bardzo fajne. I się z tego utrzymywałem. I pamiętam taką sytuację, uczyłem studentów niemal wyłącznie i była taka sytuacja, że ktoś mówił, aż praca naukowca to jest, to w ogóle jest. Siedzisz przy biurku i nic nie robisz. No i to jedziemy z korepetycjami i czegoś tam człowieka uczyłem i on po godzinie już miał kompletny, jego mózg był zlasowany, musiał odpocząć, był potwornie zmęczony, bo to jest niezwykły wysiłek mimo wszystko. I on, człowiek pamiętam, że zmienił zdanie, no faktycznie, to jednak ja wolę być górnikiem niż używać mózgu na przykład do liczenia całek. Praca fizyczna jest dla mnie mniej wyczerpująca niż praca mózgu. To potrafi tak się wydarzyć. I w tym sensie jest to zawód, który wymaga dużego wysiłku bardzo. Natomiast też dlatego trochę jest książka napisana tak, żeby od czasu do czasu człowiekowi pokazywać jakiś drobny taki, taką gimnastykę umysłową. I też dlatego są te elementy przecinane non-stop jakimiś jutuzmami, jakimiś odskoczeniami od tego, żeby człowieka trochę zrelaksować, żeby jakby nie przemęczyć czytającego. Ale generalnie książka jest napisana w dosyć rozrywkowy sposób, żeby właśnie po to, żeby oszukać czytającego, że te trudne tematy są takie trudne.
Okej, rozumiem, że używasz takiego słowa zabawnie szukać, a ja bym powiedział, że to jest znalezienie pewnego złotego środka i mi się to bardzo podoba, gdzie troszeczkę ten mózg koncentrujesz, ale też go rozluźniasz po to, żeby można było sobie w tej sinusoidzie nie zmęczyć się za mocno. A ja polecam książkę i jest dużo fajnych, na przykład takich dla takiego humanisty jak ja, dużo fajnych historii. Polecam Wam, żebyście sobie poczytali o hipnozie, na przykład według Andrzeja Dragana. Jest tam masa fajnych historii, na przykład o stawaniu na jednej nodze. I nie będę tego tematu dalej opisywał, niech ludzie sobie sprawdzą. A wiesz co, to podoba mi się tutaj jedna rzecz, którą stwierdziłeś i ja sobie tutaj pozwolę na małą reklamę, a może i większą, bo ja też będę chciał robić szkolenie z jak zostać raperem, ale właściwie całe szkolenie będą polegały na tym, jakim nie zostać. Czyli będę chciał ludziom wytłumaczyć, żeby tego nie robili. A jeżeli ktoś przejdzie przez tą sitwę i dalej będzie uważał, że chce to robić, to dopiero będzie mógł wykupić już konkretne szkolenie, gdzie się dowie całej masy tajemnic, jak negocjować umowy, w których wytwórniach co się dzieje i tak dalej, jak wygląda rynek przede wszystkim i jak zwrócić na siebie uwagę, jeżeli jest w ogóle na co zwracać uwagę. Natomiast tutaj widzę, że podobna rzecz nastąpiła, że po prostu paru osobom chyba wytłumaczyły, że ej, przecież nie ma nic złego, żeby robić coś, fizykę uprawiać fizycznie, a nie myślowo. No w końcu to praca fizyczna jest, tak? No tak, tak, słyszałem to. Słuchaj, a jeszcze jak jesteśmy przy takich tematach, muszę powiedzieć, że marka 100% wraca na rynek. Sprawdźcie na stronie 100%.com, jeżeli chcecie inwestować w akcje. A my tak zdradzę, że jesteśmy po lekkim słowie, żeby może coś razem przygotować. Ja Wam mówiłem, że będzie dużo dropów i jeszcze to nie jest żadne, że na pewno to powstanie. Kto wie, może nie, ale czy jest jakiś temat, na przykład teraz za zagadnień fizyki, nie wiem, fizyki kwantowej, który mógłby dotrzeć do szerszego grona ludzi i który byłby ciekawym czymś, na co moglibyśmy zwrócić uwagę i nadać tą treść przez ubrania, bo my chcemy, żeby marka 100% bardzo dużo mówiła. Ona zawsze mówiła, ale teraz ma mówić jeszcze więcej. Czy jest coś takiego, co chciałbyś nagłośnić? Wiesz, no to do przemyślenia tak naprawdę, bo bywało tak, że w takich dużych kampaniach reklamowych często się używało naukowców. Nie mówię o Einsteinie, bo to jest taki archetyp już zupełny, ale nawet Apple kiedyś się reklamowało Feynmanem i niekonwencjonalnym sposobem myślenia. No Apple to wiadomo, ale to komputery dalej. No nie? Tak, no wiesz, no modzie, z tego co rozumiem, liczy się niekonwencjonalność często i to, żeby jakoś się wyróżnić, a niekonwencjonalność w nauce jest czymś powszednim i bardzo często się zdarzają niekonwencjonalne pomysły, które są wręcz niezbędne, żeby coś zrozumieć, więc pewnie musielibyśmy poszukać czegoś, co da się z takich przykładów, w których taka niekonwencjonalność daje się łatwo zwizualizować. A co ty teraz na przykład czy ty pracujesz nad czymś teraz, z czego będzie jakiś pożytek, czy to jest, czy nad taką teorią? W górnictwie i w hutnictwie na przykład, tak? No, tak wiesz co, rzucam. Ja zakładam, że tak naprawdę zawsze jest pożytek z myślenia na głębokim levelu, że tak powiem, bo często są tak teoretyczne rzeczy, które dopiero za jakiś dłuższy okres czasu ludzie nagle dochodzą do tego, że wcale to nie była tylko teoretyka, tylko się to przydało do, nie wiem, tego czy śmego. No jest ta słynna historia o Faradaju, który był synem chyba Kowala bodajże, czy pracował gdzieś w
zresztą jako introligator, jako pomocnik introligatora pracował jako dziecko i się w ten sposób nauczył fizyki, czytając książki, które oprawiał, bo nie miał, jego rodzice nie mieli pieniędzy na edukację. Został jednym z najwybitniejszych naukowców i jak się wieść rozniosła, to że jakieś ciekawe eksperymenty robi z prądem elektrycznym, z jakimś dziwnym zjawiskiem, które dopiero co odkryto. I jakiś urzędnik rządu jej królewskiej, czy jego królewskiej mości przyjechał odwiedzić Faradaya w tym laboratorium, to legenda jest taka, że się pytał Faradaya po cholerę, ten cały prąd, co pan to robisz w ogóle? A Faraday mu odpowiedział, że nie wiem na co ten prąd, ale pewnie za pół roku pan to opodatkujesz. Znam ten tekst, świetny jest. Więc tak generalnie w nauce często bywa, że rzeczy się okazują dopiero przy okazji, do czego się mogą przydać. No Einstein jak tworzył teorię względności, to nie myślał o zastosowaniach, a parę lat później wybuchła bomba atomowa, która działa tylko w oparciu o dzięki zrozumieniu teorii względności. Więc to bywa tak, że bardzo często jest tak, w zasadzie niemal zawsze, że jak się pojawi jakieś przełomowe odkrycie, to jest tylko kwestia czasu, kiedy ktoś znajdzie do tego zastosowanie, które zrewolucjonizuje kompletnie naszą cywilizację. To nad czym teraz takim pracujesz, jeżeli możesz ukryć szopkę tajemnicy, czy w ogóle ktokolwiek zrozumie, jeżeli to powiesz w ogóle, co to może nawet, nie wiem, koło czego to może leżeć? Teraz się zajmuję, znaczy zajmuję się bardzo różnymi rzeczami, mam teraz, nie wiem, 5-6 różnych projektów, czy cały czas tak jest, bo mam statko różnych studentów, których trzeba wyhodować i dać im coś do zrobienia. Natomiast jednym z tematów, w które jestem teraz mocno wkręcony, jest kontynuacja tej pracy z Arthurem Eckertem, o której wspomniałem. Mianowicie o tym, jak wygląda rzeczywistość z perspektywy obserwatora, który się porusza z prędkością większą niż prędkość światła. I ciekawe rzeczy, które tam się okazują, są takie, między innymi, że o ile w takim naiwnym modelu czasoprzestrzeni, od którego zaczęliśmy, sytuacja jest dosyć klarowna, o tyle w prawdziwej czasoprzestrzeni, w której żyjemy, w której jest jeden wymiar czasu, jeden czas i trzy wymiary przestrzenne, trójwymiarowa przestrzeń i jeden czas, w takiej rzeczywistości, gdyby się porusza z prędkością nadświetlną, to wszystko wskazuje na to, że w takim nadświetnym układzie odniesienia, w którym lecę szybciej niż światło, nie ma jednego wymiaru czasowego i trzech wymiarów przestrzennych, tylko jest odwrotnie. Czas ma trzy wymiary, a przestrzeń ma jeden wymiar. Cokolwiek by to znaczyło. Nic z tego nie rozumiem, ale czekaj, ja już bym ci chciał przerwać i powiedzieć, zaraz, ale podobno nie da się w ogóle poruszać szybciej niż światło, więc po cholerę w ogóle o tym myśleć i co to w ogóle znaczy. Nie możesz się rozpędzić do prędkości nadświetlnej nad tym samochodem, dlatego że to by wymagało nieskończonej energii. Ale nie jest wykluczone, że istnieje materia, pewien inny rodzaj materii, którego jeszcze nikt nie widział, który na pewno gdyby istniał, to miałby takie właściwości, że gdybyśmy spowalniali tą materię, to im wolniej ona się porusza, to ma większą energię. Czyli na odwrót. Na odwrót niż ze zwykłą materią. I takiej materii to nie jest antymateria? Nie. Okay. I takiej materii nie dałoby się spowolnić do prędkości mniejszej niż prędkość światła. Więc gdybyś miał samochód zbudowany z takiej materii, to on by się musiał zawsze poruszać prędkością nadświetlną według nas. Okay. I tego typu samochód też nie mógłby przekroczyć prędkości światła, tylko że od góry, nie od dołu. W związku z tym prędkość światła nie da się przekroczyć. On by zawsze leciał szybciej niż prędkość światła. Tak. I teoria względności tego typu sytuacji nie wyklucza. Nie wiemy, czy taka materia istnieje, czy nie, ale w zasadzie mogłaby istnieć. I zastanawiamy się nad tym, jak z perspektywy takiej hipotetycznej materii wygląda rzeczywistość. No i taka rzeczywistość z tej perspektywy jest właśnie taka, że przestrzeń ma tylko jeden wymiar, więc możecie tylko poruszać do przodu i do tyłu, nie masz innych kierunków, ale za to czas jest trójwymiarowy. Sam nie wiem, co to znaczy. Czas trójwymiarowy. Wiesz, no jedna z konsekwencji... What the fuck? Już ci mówię. Otóż, jeżeli czas jest jednowymiarowy, to natychmiastowa konsekwencja jest taka, że istnieje pewna chronologia. Coś jest wcześniej, coś jest później, możesz uporządkować zdarzenia w określonej kolejności. W taki sam sposób, jak możesz uporządkować liczby od mniejszej do większej na osi liczb. I na przykład oś liczb rzeczywistych ma taką hierarchię, że jeden jest mniejszy od dwóch, dwa jest mniejszy od trzech. Masz naturalny porządek i tak samo jest z czasem, kiedy jest on jednowymiarowy, masz naturalną chronologię. W matematyce się wprowadza takie pojęcie liczb zespolonych, gdzie liczby nie leżą tylko na osi, ale na płaszczyźnie. I wśród liczb zespolonych nie ma naturalnego porządku i nie możesz powiedzieć, że jedna liczba jest zespolona jest większa od drugiej, dlatego że nie możesz ich uszeregować jednoznacznie w kolejności od mniejszych do większych. Na płaszczyźnie się tego nie da zrobić. I
nie tylko na płaszczyźnie, ale w większej liczbie wymiarów nie istnieje naturalny porządek między punktami tej przestrzeni. I w związku z tym pierwsza obserwacja jest taka, że w nadświetlnym układzie odniesienia... Okej, okay, mów dalej. Wiesz co, nie, wyraziłeś to, co ja czuję też zajmując się tym. To nie jest tak, że my się czymś różnimy pod tym względem. Ja tak samo walę głową w mur i koledzy, z którymi o tym rozmawiamy, się mocno frustrujemy, bo próbujemy to zrozumieć. Ale wydaje się, że z perspektywy takiego obserwatora nadświetlnego nie istnieje naturalna chronologia. Nie ma związków przyczynowo-skutkowych, pojęcie determinizmu jest kompletnie rozmyte i zepsute. I nie masz związków, nie masz tak, że jest przyczyna i skutek i są uszeregowane w określony sposób. I teraz powód, dla którego nad tym myślimy, jest taki, że podejrzewamy, że taki był sens tej pracy z Arturem, zresztą dwa lata temu pisaliśmy, że wydaje nam się, że możliwość istnienia tego typu obserwatorów niesie pewne konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji jest taka, że rzeczywistość nie może być w pełni przewidywalna, o czym mówiliśmy wcześniej. I podejrzewamy, że przyczyną, dla której mechanika kwantowa jest niedeterministyczna, jest taka, jaka jest właśnie to, że świat mógłby teoretycznie być obserwowany z perspektywy obserwatorów nadświetlnych, którzy to nie mają naturalnej chronologii, a zatem tej chronologii też nie może istnieć w świecie, który my obserwujemy, bo to jest ten sam świat. Patrzymy na ten sam świat, tylko z różnych układów odniesienia. Więc dlatego badamy ten temat, żeby zrozumieć lepiej być może podstawę teorii kwantowej. Ja pierdolę. Ale widzisz, sprawy są trudne i to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś tylko lepiej skonstruowani. To na pewno jesteś. My jesteśmy obtrzaskani w męczeniu się z problemami, których nie rozumiemy, bo na tym polegają studia fizyki, że walisz głową w mur przez całe życie i niczego nie rozumiesz, aż wreszcie zrozumiesz i jak się nacieszysz przez 5 minut, to przechodzisz do następnego problemu, którego nie rozumiesz i w ten sposób się ciągle męczysz. Ale to wyrabia pewne nawyki, pewne przyzwyczajenie do wysiłku. Fajnie, super. Wiesz co? Poczekaj, dwie rzeczy chciałem sprawdzić. Jedno to... Możesz pomachać prezesowi Kaczyńskiemu tam pewnie teraz siedzi. Tak? Myślisz? Czekaj. Słuchaj, ja szybko sprawdzę z tyłu, czy coś mam. Chciałem puścić tą piosenkę, co ci kiedyś wysłałem. Aha. Co tam się mądrze jakieś, że wybucha człowiek jak 30 bomb atomowych czy coś tam. Aha. Ale się nie udało. Ale wiesz co, a propos piosenek, to uważam, że powinieneś jeden numer sprawdzić. NASA. Znasz NASA? Taki raper NASA. No, tak? NAS. Amerykański coś raper. Tak. On ma taką piosenkę, w której opowiada historię od tyłu. Aha. No i ona się zaczyna, że kula wyleciała mu z głowy i wraca do pistoletu. Bardzo fajny numer. Mój kolega stworzył taki trailer do słynnej obecnej gry, takiej Dead Island bodajże. Aha. On tą grę w ogóle tworzył i też zrobili zwiastun tej gry, czy tam to wprowadzenie. Mhm. Gra nie wiem, czy była dobra, czy nie, bo nie grałem, ale jest fenomenalne intro, w którym właśnie historia dzieje się od tego, że jakaś rodzina ginie w jakiś spektakularny sposób, zabita przez tłum zombiaków. I historia jest pokazana w odwrotnej kolejności i wszystko zaczyna się od... Trailer się kończy tym, jak się historia zaczęła. Zaczęła się chyba tym, widziałem ten trailer. Szczęśliwa rodzina jedzie na wakacje. Chyba widziałem ten trailer. Ty, to ja muszę w ogóle, jakby się dało, tam z chęcią sobie porozmawiał z tą osobą, bo bardzo mnie interesuje też świat gier, a miałem mało osób z tego świata. Ja wielu tych ludzi znam stąd, że te początki, o których mówiliśmy, jak byłem nastolatkiem, siedziały w świecie krakerów i aha, generalnie etos był taki, że się łamało gry i łamało zabezpieczenia i to... Że się łamało zabezpieczenia gier i się to rozdawało za darmo. Tak zaczynało bardzo wielu ludzi, obecny nawet chyba CEO CD Projektu. Aha. Też zaczął od handlowania grami, które no ja krakował wiem. Na giełdzie w Warszawie. I to też nasz członek jednej z grup moich znajomych właśnie. No a teraz ci ludzie wyewoluowali, dojrzeli.
zarabiałem tak jak kupa w Trainspotting, tak? Przeszli do przeciwnika i teraz robią gry. I są w tym świecie robiących gry i wielu tych w game devie ludzi, którzy siedzą tam na wysokich stanowiskach, to właśnie byli moi koledzy, którzy zaczynali na demoscenie. No to ciekawe, to będę ten, cię prosił, żebyś mnie z kimś z nich poznał. Tak jak patrzę, jak ci cały czas te klustrze lecą, to wiesz co, będziemy musieli zrobić jakieś spodnie opracować, do których będziesz mógł klucze dobrze przypiąć. Ale ty widzę, bardzo lubisz odzież taką taktyczną. Jak ty jeździsz do tego Singapuru, to oglądasz sobie trochę azjatyckie marki streetwearowe? Mi się wydaje, że Singapur jest słabym miejscem. Znaczy oni są bardzo sformatowani, ci ludzie, i to są chodzące roboty, tak swoją drogą. Naprawdę? Więc jak przyjedziecie do Singapuru, to zmienisz zdanie na temat wolnej woli, bo tam ci ludzie zachowują się jak maszyny, które realizują algorytm. Okej. Okay. Natomiast Azja jest o wiele bardziej różnorodna niż Europa, według mnie. Uh-huh. I różnica między na przykład Japonią, a Koreą Południową, a Singapurem jest dużo większa niż różnica między Niemcami, Francją a Polską. Okej. Więc jak musiałbyś sprecyzować, co masz na myśli, mówiąc o Azji, ale w... Jest taki japoński streetwear, na to się mówi, trochę to przypomina... Japonia jest super, Japonia jest moim ulubionym krajem, na pewno w Azji, a być może nawet na świecie. Trochę to przypomina właśnie takie na przykład krótkie spodenki, jakie masz, albo często też długie, dużo pasków, dużo takich nawiązań do militarii, tak, ale to w taki... To jest taki techwear, to się chyba nazywa, tak, to jest tak. Południowo-koreański chyba wymysł. No, nie wiem, wiem też, że japońskie firmy to robią, pewnie dlatego użyłem na początku stwierdzenia azjatyckie. My byśmy też chcieli w 100% coś takiego zrobić. Tak, lubię to. No to fajnie. Słuchaj, jeszcze czekaj. A, mam pytanko do ciebie. Czy ja mam cię odwozić, czy my coś może zjemy? Ja bym mógł coś zasymilować, tylko bym chciał jeszcze zadzwonić tak na narzeczonej, bo tak mieliśmy się wstępnie umówić na lunch, ale może będzie chciał do nas dołączyć po prostu. No to dobrze, słuchaj, to znaczy jak chcesz, to dzwoń teraz. Ja mam pomysł, w ogóle lubisz ten azjatyckie wege? Nie. Ja nie jem niczego, co pływa. Wege nie pływa, więc pewnie zjem, ale jak jeżdżę do nie, tam do nic nie pływa. Jak wiem, więc dlatego pewnie jestem w stanie... A byłeś na Chmielnej? W tym Wege Kitchen? Tak, chyba wiem, o czym mówisz. Wiesz co, moja laska jest wegetarianką, więc no. Czy bardziej jaroszką należałoby powiedzieć. Okay. Niemodne słowo już teraz, więc na pewno by się ucieszyła. To co, idziemy tam, czy idziemy gdzieś indziej? Wiesz co... Albo może ty coś zaproponujesz. Ja wszędzie coś zjem, bo ja najczęściej jem kurę ścierwo, a to wszędzie się da znaleźć, no. Więc... Ja nie jestem tutaj decydentem najważniejszym. No to chodźmy tam, to ona jest tą jaroszką, ja takim nie wiadomo kim, a ty nie jesz ryby, ale tam nie ma ryb, więc... Ale to skonsultujmy się już nie na wizji i zdecydujemy coś. Dobra, no to zaraz kończymy. Ja myślę, czy ja jeszcze jakiś temat pominąłem, pewnie całą masę... A, wiem, co miałem się spytać, że... Gdyby teraz takiego Einsteina wskrzesić i z jego umysłem przed, powiedzmy, śmierci jego, to myślisz, że on by był w ciężkim szoku, do czego doszło z tego też wszystkich jego myśli? No, on by był w tym szoku, żeby nie rozpoznał w ogóle współczesnej fizyki, nie umarł, bo... To się tak zmienia, że często skala kilku lat powoduje, że ludzie tracą kontakt z całą teorią, która się rozwija w niewiarygodnym tempie. Wiesz, na Spotify się publikuje codziennie kilkadziesiąt godzin muzyki. No, to na pewno dużo więcej, masakra. Dużo więcej niż 24 godziny. To znaczy, że nie jesteś w stanie przesłuchać wszystkiego, nawet gdybyś chciał. Nie. Gdybyś 24 godziny na dobę słuchał tylko muzyki, to nie jesteś w stanie przesłuchać wszystkiego, co się wypuszcza. Z fizyką jest chyba jeszcze gorzej, dlatego że liczba artykułów, które wychodzi, jest nieprawdopodobna i nie da się być specjalistą już czymkolwiek poza jakąś wąską dziedziną. Myślę, że Einstein w większości rzeczy nie rozumiał po prostu z tego, co się dzieje we współczesnej nauce. A gdyby chciał się w coś wgryźć, to na pewno by go to szokowało, bo nie dość, że on nie dowierzał w ogóle i jeszcze w taką wczesną mechanikę kwantową, której się uczy studentów na drugim roku. I tutaj już było dla niego to coś niewyobrażalnego. Postawił szlaban, nie chciał iść dalej.
co to teraz wszystko, co to się dzieje, jest oparte na tej teorii kwantowej i współczesne teorie są na tak bardzo abstrakcyjne. Ludzie już próbują absolutnie wszystkiego, nauczeni doświadczeniem XX wieku, że wszystkie przełomy w nauce, które się dokonywały, to było kompletne zaskoczenie. Aha. Więc teraz ludzie idą na całość i wymyślają jakieś kompletnie abstrakcyjne rzeczy, konstruują teorie, wariantów kwantowej grawitacji jest już tyle, że jest, trudno byłoby je policzyć. Bo ludzie po prostu wiedzą, że rzeczywistość jest o wiele bardziej abstrakcyjna, niż nam się wydaje. I więc to coraz bardziej przypomina science fiction. Wiesz, zasadnicza różnica między science fiction a nauką jest taka, że science fiction musi być wiarygodne. Bo nikt by w to nie uwierzył, bo nikt nie chciał tego czytać, co jest niewiarygodne. A nauka nie musi być wiarygodna. Okej, cholera, ja lubię to w tobie. Ty zawsze wszystko opowiadasz na odwrót, niż wszyscy myślą. Nauka nie musi być wiarygodna. Zdaję sobie sprawę, że to zdanie ktoś by skonstruował dokładnie odwrotnie. No wiesz, no bo ludzie lubią gadać głupoty, ale prawda jest taka, że rzeczywistość jest zaskakująca, a książki popularno-naukowe mają się zaskakiwać fabułą, ale świat musi być skonstruowany w taki sposób, żeby był wiarygodny, żeby sobie mógł go wyobrazić. Okay. Mechaniki kwantowej sobie nikt nie potrafi dobrze wyobrazić, możemy ją zapisać matematycznie, możemy tą strukturę logiczną zrozumieć, ale jest to sprzeczne z intuicją. I tak samo jest z innymi teoriami, które są... pętlowa grawitacja, teoria strun, te wszystkie rzeczy są kompletnie abstrakcyjne i wymaga często wielu lat, żeby przebrnąć przez cały formalizm, żeby dojść do współczesnych wyników. Więc myślę, że Einstein byłby onieśmielony tym wszystkim i nie wiem, jakby się w tym świecie odnalazł. A my, właśnie jestem ciekawy, myślisz, że on w ogóle byłby ten, że on w ogóle byłby tutaj taką światłą super osobą, czy nagle by się okazało, że jego legenda by padła szybko, to jakby przyszedł do was na uniwersytet w Warszawie i nagle by byście, dobra, proszę pana, tam, proszę tam sobie usiąść i posłuchać. Trudne pytanie. Myślę, że Einstein jest o tyle wyjątkową osobą, że on dokonał niezwykłych rzeczy w różnych dziedzinach fizyki i zapoczątkował i w termodynamice zrobił pewną rewolucję i w fizyce kwantowej był jednym z pierwszych jakby prekursorów tej teorii, teorię względności stworzył i jeszcze parę rzeczy można byłoby wskazać. Natomiast zasadniczo jest tak, że nie docenia się elementu szczęścia w wielkich dokonaniach. I oczywiście jest tak, że żeby dokonać przełomu trzeba mieć pewien zestaw umiejętności i właściwości mózgu, które jakby cię stawiają na tej pozycji, że coś możesz w ogóle dokonać, ale oprócz tego musisz mieć dużo szczęścia, bo musisz się znaleźć we właściwym czasie, we właściwym momencie, z właściwym pytaniem. Musisz się interesować to pytanie, które akurat teraz jest niezbędne, żeby je zadać, żeby pójść dalej. Gdyby Einstein urodził się 10 lat później, to teorię względności by wymyślił Poincaré, Lorentz i albo ktoś tam jeszcze. Gdyby spóźnił się z ogólną teorią względności, to by pewnie to wymyślił, nie wiem, nawet Hilbert był w końcu to na ogólnej trudności napisał przed Einsteinem. Więc mógłby się spóźnić i mógłby nie zrobić tego, co zrobił, bo zrobiłby to ktoś inny. I dokładnie tak samo jest we wszystkich innych jakby ważnych posunięciach dla ludzkości. No, nawet mówiąc językiem technologii, no, Steve Jobs, gdyby się urodził 10 lat później, byłoby ta sama historia. To, co zrobiłby kto inny. Albo by się urodził w Polsce, nic by nie zrobił. Więc geografia też dużo sprawia. Szczęście dużo sprawia, musisz trafić na właściwych ludzi, więc trudno jest powiedzieć, co Einstein by osiągnął. Na pewno by był osobą wybitną, mógłby być świetnym fizykiem, natomiast miałby szansę dokonać rzeczy porównywalnych z tym, co dokonał żyjąc 100 lat temu. Myślę, że przypuszczam, że wątpię. Takie rzeczy się, jakby to są rzeczy, które wymagają zbyt dużo szczęścia, żeby taka sytuacja się mogła powtórzyć dwa razy. A wiesz co, ty jeszcze wspomniałeś o jednej rzeczy, właśnie przypomniałeś mi jedno pytanie, które ja sobie przygotowywałem, jak myślałem o naszej rozmowie. Tam jest 17 piętro, na którym mam mieszkanie też i tam była ta impreza, o której ci mówiłem. O, super. No, fajnie, dobra, czyli historyczne miejsce tu mamy. Jakie filmy
przykład, czy ty widziałeś coś takiego, że gdzieś były takie prawa fizyczne, czy jakieś nawet dywagacje fizyczne przedstawione i one były naprawdę blisko tego, co ty wiesz i to było, to nie było, na przykład, nie wiem, o tak bym się zapytał, widziałeś Interstellar? Tak, ale Interstellar to jest taki... No to syf. Nie, to jest fajny film, dobrze się ogląda, natomiast tam jest sensowna fizyka zresztą, bo zatrudni przyszłego noblistę zresztą do konsultowania scenariusza i w tym aspekcie, gdzie słuchali tego gościa, to fizyka jest całkiem sensowna, tam gdzie go nie słuchali jest bezsensowna. Okej. Okay. Szczegóły. Natomiast nie jestem jakimś wielkim fanem tego filmu, natomiast jest film, który uwielbiam i jestem, można powiedzieć, psychofanem konkretnego filmu. Jak grano go w kinach jeszcze, to było dawno temu, to chodziłem zawsze do kina, jak go grali. Aha. Byłem chyba 17 razy go widziałem w kinie. W DVD to jakieś niezliczone liczby razy. I to jest film Davida Lyncha, Zagubiona autostrada. O kurde, naprawdę? To jest film, który konkretnie ryje psychikę i na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten film jest kompletnie bezsensowy, że nie ma tam żadnej historii, co jest nieprawdą. Jest tam bardzo precyzyjna i ciekawa historia dziwo bardzo racjonalna. Okej. Wiesz co, ja się tu muszę wtrącić, bo ja go oglądałem z kolegami jakieś lata, znaczy ja go oglądałem ze 2 albo 3 razy, ale któryś raz jak oglądałem, to miałem tak, że oni siedzą i oni tak mówią, nie, no w ogóle nie wiadomo, o co w tym filmie chodzi, a ja tak siedziałem jeszcze, nie, nieprawda, ja jeszcze rozumiem, o co tu chodzi. I tak gadałem chyba do jakiejś godziny czy godziny coś i w końcu ktoś mówi, dobra, nie będę pieprzył, nie mam bladego pojęcia, o co w tym filmie chodzi. Słuchaj, główny bohater nazywa się Fred Madison, czyli to Mad to jest szalony, jak to. Piosenka tytułowa filmu I'm Deranged Davida Bowiego, czyli jestem świrnięty, dobre tłumaczenie. I główny bohater, który przejawia wszelkie cechy schizofrenii. To jest historia bardzo prosta. To jest historia gościa, który zabił swoją żonę, wylądował w więzieniu i go skazali na śmierć. Natomiast w międzyczasie on ześwirował. I stąd, będąc w więzieniu, wydaje mi się, że jest kimś innym, dlatego w ogóle tą swoją piękną żonę zabił. Natomiast jest to historia o tyle ciekawa, jest opowiadana z perspektywy pierwszej osoby, czyli to jest częściowo opisana historia oczami gościa, który wpada w szaleństwo. I dlatego tam ta racjonalność jest rozchwiana, że no, tak czują się ludzie, którzy myślą, że są kim innym. No, tam ta chronologia wydarzeń i racjonalność jest mocno rozmyta, no ale w końcu ci ludzie coś czują, jakoś ten świat opisują, ci, którzy siedzą zamknięci w wariatkowie. I to jest chyba próba pokazania świata ich oczami i opisania prostej historii ich oczami. Natomiast w tym filmie jest niezwykle ciekawe właśnie to, że tam chronologia jest mocno zaburzona. Jest ten słynny Mystery Man, ten bohater, którego uwielbiam, grany zresztą Mówisz o Diable? Przez Roberta Blake'a. On ma w liście końcowej jest opisany jako Mystery Man, czyli człowiek zagadka. To jest ten gość, który potrafi być w wielu miejscach naraz. Tak. Jak ten elektron, czy co to? Jak elektron, więc w tym sensie to mnie mocno inspiruje właśnie, bo ma to nieuświadomiony związek z teorią kwantową. Gdzie jest lustro, przez którego puścili? Tak. Czy tam... No, historia tego człowieka jest w ogóle ciekawa, która, dlatego że on, Robert Blake, został skazany chyba, albo na pewno oskarżony, nie wiem czy skazany, za zabicie swojej własnej żony. Naprawdę? Tak, i to kilka lat później. To chory bastard. Kilka lat później po nakręceniu tego filmu to się stało. Aha, dobra. Myślałem, że on go wziął specjalnie w ogóle. Weźmy morderstwo żony do filmie o morderstwie żony. Inny ciekawy aspekt tego filmu jest to, że ten film wykreował zespół Rammstein. Naprawdę? No bo w tym filmie są utwory Rammstein. Rammstein ich bombardował w czasie kręcenia tego filmu swoją kasetą z filmami. Przepraszam, z muzyką. Przepraszam, synek do mnie dzwoni. Jest teraz na... Super. Jest teraz na feriach zimowych, a ja nie mogę odebrać. No i dobrze, odbieraj. Nie, to pogadamy. Luźny format. Pogadamy później. Dobra, no to zaraz kończymy. I Rammstein tak długo molestował Lyncha swoją muzyką, aż wreszcie Lynch wykorzystał w filmie i to wykatapultowało ten zespół w stratosferę, tak naprawdę. On się stał popularny po tym filmie. No dobra, to wiesz co, to będziemy kończyć. Ja tym miłym akcentem w takim razie przyatakuję
ciebie moją muzyką. Proszę cię bardzo, stary. O kurde, ja to sobie mogę postawić, tylko nie mam gramofonu żadnego. No to co z tego, a w środku jest płyta CD, jeśli jeszcze masz coś nie takiego. Nie mam czytnika CD nawet, ale będzie ładnie wyglądało. Tak. Na półce. Jak możesz to... Ale pewnie mogę sobie ściągnąć jakąś wersję cyfrową też. Bo jeszcze nie możesz, dostałeś to zanim będzie można ściągnąć, tak. To pokazuję w takim razie wszystkim. Super, fajnie. Bardzo dziękuję. I jeszcze mam malutką też rzecz dla ciebie, taką ze Szczecina. Mój paprykarz. O, paprykarz. Widzę go. O, a jest z trupami w środku, czy nie? No tak, z trupami tych ryb. Aha, no to mam dylemat, dlatego że ja nie wiem, czego to pływa. No to dasz komuś, kto je, czy nie znasz takiej osoby? Tak, Kasia będzie smakowała. Okej, okay. Czyli jak to mówi kolega mój, nie jesz mięsa podwodnego. Tak. On mówi mięso podwodne zawsze na to. Wiesz, moralnie jest nie jeść mięsa mięsożernego. Ja nie jem... Moralnie jest jeść mięsożerne, przepraszam bardzo. Aha. Ja nie jem tego, z czym mógłbym się zaprzyjaźnić, a zakładam, że z rybami mniej. Więc je jem. Jest taki serial, taki film chyba, nie wiem, czy nawet nie oskarowy, o przyjaźni za śmiernicą. Tak, wiem. Wiem, właśnie on zburzył trochę moją teorię, no. Dlatego go nie obejrzałem do końca i no. Muszę zrobić. No, daję do myślenia. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość, Andrzej Dragan. Dziękuję bardzo. No, a my ruszamy coś zjeść i jeszcze obgadać możliwe jakieś działanie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, siemanko. We'll be right back.